troszkę. Chcesz wejść pod krosz ze mną? To nie jest proste. Zrób odstęp, albo pobudź się z losem. Kiedy miam cię moim szybkim krosem, wciągam cię nosem, choć to nie Kate Moss. Wjeżdżam pod krosz jak KDP, Derek Rose. To już chyba na klasykę, na splifa przed meczem. By the way, się po boju, tak jak bleta kręcę. Są lepsi w tym ode mnie, nie przeczę. Ale jak już pod kot wlecę, to się czuję jak Lakers. Nic na świecie nie zastąpi mi pomiędzy obręczami z ziomkami chwil. Gibbon, muzyka, słońce, piła i chill. Taki klimat mnie jaria jak buzzer za trzy. Tutaj nieważny gust. Kocham kształt piłki jak kobiety biust. Trzeba mieć mózg, nie wystarczą same mięśnie. Wygrasz z moją ekipą chyba we śnie. Masz miarę jak Ray Allen, u to wodki stary. Zamiast pieprzyć wolę grać jak Stephen Curry. Dawaj na boisko, nie siedź w domu jak nerd. Próbam od kosza do kosza, Larry Bird. Luźne sportowe ciuchy i siódema w łapie. O dziwo nie chodzi mi o tyle, a o basket. Nie mam kondychy, za to mam gandę. Robię ciągle crossover, krzyżuję plany każdej łajzie. Dziorki biegną po marzenia krokami jak Jordan. Marząc, by panie zrobiły rozkrok jak Jordan. Chcą je potem rzucać jak piłki do kosza. Danki ładuję jak przy barze z czota. I skacze puls, kiedy gra Boston lub Chicago Bulls. Pełen luz, hip-hop, ziomki i baka. Uważaj na blok, hashtag serci baka. Biorę piłkę w ręce, oponentem kręcę. Jesteś w błędzie, jak myślisz, że cię oszczędzę. Pod kosz pędzę, wyrzucam na alejupa. Twoja ekipa może nam zawiązać kurwa. Trzy punkty, sklep, dealer, melanż, ławki na boju są nasze. Siedzimy tam z klibem nieraz, każdy z nas jest dobrym graczem. Przez alejkę jadą psy, koldy, ale ja mam odwieczny dylemat. Gram albo gram, jazz jak kute, a w nowych butach robię dwutę. Jak tak po zmroku transferuję po klubach. Świeci słońce, a my znowu siedzimy przy szkole. Odbijając gałę i zrywając banderole. Mogę zawalić tam na ślubę? Wziąłem, była kurtka na stole i dlatego ja powiedziałem, że jest na stole. Elo, elo, Primerko, 3-2-0. Kupiłem sobie worek. Diverka, powiedziałem jej, że będę miał świderka. Jest, elo, rym prosty, tak jak mój prosty. Działałeś, to był idealny? Wyślij czy... coś do mnie, może cię puszę w kąciku do tych sprayów. Play, kupił mi, nie, pamiętaj. UPC, chwała Playowi, wieczna, zawsze i wszędzie. Play, kupił mi, nie, pamiętaj. UPC, kupili po probarku i mówili. Odyda, odyda.
odpalony pokazało mi. Z włączonym ABS-em jadąc w aucie wjechał na metę. Pasy zapięte sprawdziłem 3 razy. Bezpiecznie. Uwaga, fotoradar. Zwolniłem. Na pasach przypuszczam ludzi, bo mi się nudzi. Powiedziałem. Nie, szumek, nie odpalaj się, nie odpalaj się. Dobra, blisko było. Nie, tak. UPC, chwała Playowi wieczna, zawsze i wszędzie. Nie, tak. UPC, kupię mi po prowadku i mówię, że nie jest. Mój bardziej mój film. Boryszyc, w tym filmie nie ma problemów z alkoholem. Jak w życiu. Ona się w nim kocha, a on ją nie widzi. Ale czy się spotkają? Te Boże Narodzenie, przygoda zaczyna się na nowo. Czy odnajdą wspólną miłość? Elo, Sylwester 3-2-0. Pies i Hopi wyrzucony z domu. Zapytałem się, ej, komu to potrzebne, żebym miał wygodnie w... Przystali. Przez chwilę myślałem, że to był ten Sylwester. Thank you.
Teraz nas słychać. Czy puścimy jeszcze raz z intro, bo było wyłączone dźwięk intro? Ty już znasz moją opinię na ten temat. Czyli że chcesz, tak? Nie, ja no absolutnie. Nasz podcast bez intro jest do wyrzucenia do śmieci. Mamy jedno słychać nas i mamy intro. Czy idzie za ziemniaki obciągnąć? Co? IQ 200 penis metr! IQ 200 penis metr! Nie wiem, super, czy to wyszło. Nie mam pojęcia. No bo powinniśmy bardziej mieć takie intro jak Simpsonów, że one zawsze się delikatnie zmieniało. Tak? Mamy, no. I kto to będzie robił? No nie, właśnie. My mamy tak, że zmienia się numer odcinka tak. I tło. Ale jakąś animację byś nie chciał do tego dołożyć? No tak, Szumers, jak ogarnia. Ja ci po prostu mówię, że żeby jakby nasz podcast szedł do przodu, to musisz więcej pracy w to wkładać. Masz rację. To być więcej jakby te 3 sekundy intro, gdzie coś by się zanimowało i to by zajęło kilkadziesiąt godzin. Myślę, że byłoby warte tego. Im więcej animacji i więcej straconego mojego czasu, tym lepszy jest ten. I pamiętasz, by to była taka szczegółowa animacja. Wiesz, co nie to, że tak, no, że im więcej szczegółów. że Ghibli Studio będę dzwonił. Tak, przepraszam, macie czas? 3 sekundy tylko potrzebujemy. I pamiętaj, budżet. 2 jest... miliony złotych? Nie. Jest o 2 miliony złotych mniej. jest niestety zerowy, ale moje wsparcie masz. Ale cały twój Patronite mogę wydać na to intro? 50% z mojego Patronite możesz wydać. Te 50%, które idzie do ciebie. No. Aha, te 50%. No nie, to, że 50%. Bo ty tak, właśnie ja zauważyłem, że ty dziwnie postrzegasz naszego Patronite'a. No, że ja muszę połowę. Bo ty wszystkim mówisz, że Patronite tam bierze 10%, ale najwięcej to rejent bierze po 50%. No i gdzie się mylę? Jak ja z tego Patronite'a tutaj widzę 1/3. Jeszcze podatki, jeszcze ty... Patronite jeszcze... akurat nie ma podatków. No, a Magda to co? No, to jest Magda jeden to... podatek od życia twój. Szumers, ja bym chciał nadmienić, że dzisiaj ważny moment. To prawda. Nie dość, że wracamy z Rejent i Szumowski po już chyba, nie wiem, 3-tygodniowej przerwie. No, a zajęty byłeś, co Sebastian? Zaczęło się, voila! Się te występy nie kończą u ciebie. Z tobą już grasz kalendarz. Na razie dwa grania miałem. Czemu 3 tygodnie nas nie było? Bo ja byłem zajęty. Tak. A, okej. Ty lamko. Nie, bo ja zawsze mam takie wrażenie... Sam zacząłeś od żartu i później sam zapomniałeś, że zacząłeś. Nie, bo ja miałem poczucie, że ciebie też faktycznie długo nie było. Ale ja może jakby skumałem. Pierwszy urlop miałem od wielu lat. A gdzie pojechałeś? Do Murzasichla. Co przed chwilą o tym gadaliśmy, że jest kuresko drogo w Murach. Boże, jak jest w ogóle drogo na wakacjach w Polsce. No. Ja żałuję, bo my próbowaliśmy do Hiszpanii czy gdzieś i myśleliśmy, że polecimy last minute. I jak wszystkie last minute zaczęliśmy ogarniać, to były tylko Emiraty Arabskie. No tak. A mieliśmy, myśleliśmy, że będzie, o super, na ostatnią chwilę, pakuj walizki, cokolwiek, wyruszamy. Jedziemy przed siebie. Murzasichle w Polsce. Coś tak się skończyło. No i pewno było drożej niż w Emiratach Arabskich. Stary, było. No, to jest najgorsze, że było. Ja bym się totalnie zdziwił. Nie, bo wiesz, ja tam pojechałem i tam wydajemy, jest fajnie. Już wracamy i Kasia mówi, wiesz ile wydaliśmy? Nie, pewnie tyle. Ona, dwa razy więcej. No. Tak. Stary, ceny nad... Zapraszam na voila, bilety do nabycia, nowy Sącz, nowy targ. Ja muszę mu za chwilę odkupić. Jutro firmówka w twoim domu, jeżeli dasz radę. Hej, bierzesz ślub lub organizujesz wesele? Potrzebujesz komika bądź klauna? Kogoś, kto pobawi się z dziećmi i zaopiekuje się starszymi? I psami? Zapraszam do kontaktu. Nie umiesz zrobić formularza zgłoszeniowego? Też jestem informatykiem. Potrzebujesz jakieś intro? 3 sekundy? Mam budżet, połowę Szumerca. Czekaj, bo ja odpalę, czy na pewno nas dobrze słychać? Aha, to jest kluczowe. To jest kluczowe, bo możemy gadać, a nikt nas nie słyszy. Bo ciężko będzie tak... Ale creepy było. Jakość dźwięku. Odpaliłem, jak mówię, czy nas dobrze słychać i nas dobrze było słychać. No. Jaka to jest jazda. Dobra robota, bo ja już myślałem, że będę musiał tak mocno krzyczeć, żeby ludzie nas w Polsce słyszeli. Więc zdarzyli, że jakby tak było. Pamiętasz, że mieliśmy taki jeden odcinek, że twój sąsiad zaczął disco polo puszczać? Było coś takiego, no. Znaczy ja, wiesz, no tak. Znaczy puszczał. No tak było dokładnie. Znaczy puszczał, znaczy śpiewał karaoke, jakby znowu puszczał disco polo. Widzę, że jest stand-up hunter, jest Magda, Paulina Mizerny jest ważne, na czacie. Ważne, ja wiem, że Magda mnie poprosiła, bo nie ma jej jeszcze z nami, bo jest w pracy. Tak, i moje Kasi... pytania wysyłać, bo zawsze odpowiadamy na sam koniec na pytania.
Więc prosimy, żeby pytanie wysłać za 20 minut, albo wtedy macie większą szansę, że zostanie zauważone pytanie. Ooo, tak, no, to się rozkminione. Tak, i też... Kasi dzisiaj... nam, z nami dzisiaj nie ma akurat, bo jest, jest w robocie i... No, ktoś musiał zarobić na te wakacje. Ktoś teraz musi jak gdyby odcierpieć. Więc tak, po pierwsze, dzisiaj jest też po streamium. Uuu, tak. To prawda. No. No. Co oznacza, że po zakończeniu tego podcastu, gdzie wszyscy czują taki niedosyt na zasadzie... Tak, 3 godziny za krótko. Tak. Gdyby oni tego się spóźnili dłużej, żeby to jakoś... Będzie dzisiaj na prywatnym naszym Facebooku. Mamy grupkę na Patronite. Dziękuję. Co ty gadasz? Prywatny nasz Facebook. Ja dalej nie wiem tego opisać. Oddzielnego Facebooka, no. Tylko dla nas. Taki na darknecie. Przez Usenet'a tylko można się dostać do naszego... Nie no, wystarczy na Patronite dołączyć 2 dychy minimum i... Będzie Magda? Na pewno będzie tutaj z nami. Będzie, mam to nadzieję, będzie dołączała was na bieżąco. Tak. I będziecie mogli dzisiaj obejrzeć. I wtedy jest jakby dalsza część streama, która jest bardziej kameralna, prywatna, gdzie na pewno wasze pytania zostaną usłyszane. Niekoniecznie odpowiedziane. Beto. Tak, raczej, ale tam no... Ale na przykład grupka dzisiaj się dowiedziała jako pierwsza, że tutaj dlaczego dzisiejsze spóźnienie? Prąd ci pierdolną w mieszkaniu. Tego się nikt nie spodziewał. Pierwszy raz coś takiego życie. Każdy myślał internet. Z tym musimy się obchodzić. Router, weź uważaj, nie dotykaj. Tam włóż ten kabel od Ethernetu tak leciutko. Nikt się nie spodziewał, że prąd ci tam. Gdzie napomknę, że jak padł prąd, to tak. 2 dorosłych typów miało w pokoju takie, co się teraz robi? Nie, ja wiedziałem, co się robi. No powiedziałeś, sprawdź korki. No, no to sprawdziłem korki. No, nie te korki sprawdziłem. Nie, no się okazało, że mamy 2 korki, no. No, że, no nie spodziewałem się, no bo mamy jakby mieszkanie 51. Ty, nie? Kurwa, nie jest ten! No sorry. Nie mów swoich fejkowych numerów na antenie. Mieszkanie 52. No i okazało się, bo poszliśmy do sąsiada, tak. W zasadzie pomóż, pomóż! Nie, i on nam powiedział, że w całej znaczy, osi... Mnie tam nie było. Ty, no to mi powiedział, że wyłączyłem prąd. Wszystkim u góry. Wszystkim, cały tak. Blok? Tak. Całe, wszystkie no. Piętra? No właśnie nie w swoim wiem, czy... pionie? Tak, w swoim pionie, tego słowa mi zabrakło. Tak. A, no to... No. Tak? No. Więc... Ty to dawaj jeszcze raz. No. Ale też mi powiedział sąsiad, że to może nie byłem ja. Nie, no nie, starczy. To przecież... byłem ja. Takie iskry poleciały. Okazało się, że nie można wkładać zasilacza w zasilacz i ten zasilacz jeszcze do złodziejki. Tak, znaczy na pewno ten motyw, że zasilacz był podłączony do zasilacza i zrobiliśmy taką pętlę zasilaczy, które same siebie ładowały i nie było nic oprócz nich. Na pewno nie był trafiony moment, nie był dobry moment. Było 15 zasilaczy połączonych w jedną wielką zasilaczową stonogę. Dokąd ten prąd ulatywał? On po prostu szedł w kółko i... Nie wiem, co mam zrobić. I w całym pionie zniszczył. No. No i oprócz tego, że dzisiaj powracamy po tam tych 3 tygodniach, czy ilu tam, to jeszcze jest drugi powrót. Ważniejszy powrót. Ważny powrót. Już tu ci odpalam graficzkę, bo to jest taki dobry powrót. Co to może być za powrót? Czy to jest ten powrót? Nie, 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 nie. To jest ten powrót. Spekowałem się. Bo mam taką władzę w palcach. Już ci, już szukam tego. Mecenas filantropii. Dziękuję, bo ja przyrzekam, tak długo było, że no. Nie pamiętałem tytułu. A proszę, no. Szybko. Mecenas luknąłeś. Filantropii, tak jest. Wracamy z kolejnym obrazem, tym razem obraz. A Szumer, przypomnij najpierw, no. Dlaczego się rozstaliśmy z tym segmentem. Co się rozstaliśmy wydarzyło? Się, bo był moment, kiedy ja się obraziłem na widzów, że mieli do mnie pretensje, że ja wcześniej skończyłem streama, po tym, bo jak poszedłeś na piłkę na nożną, piłkę nożną po tym jak mówiłem od samego początku, tak. Że muszę skończyć, bo idę na piłkę nożną i nagle jakby się wszystko przedłużyło i wszyscy mieli do mnie pretensje, że ja chodzę na piłkę nożną i mam życie poza tym streamem. Tak, a ja tyle wypiłem piwka, że nie chciało mi się wstawać i zrobiłem jeszcze dodatkowe pół godziny czy więcej. I wszyscy powinni byli być zadowoleni, ale, ale niestety, nie byli. Ale nie byli i ludzie pisali już nigdy więcej Szumiego, czy Rejent może znaleźć sobie innego współprowadzącego. I przez to jakby wiele dzieci ucierpiało. Bo już nie było. No o czym gadam? No, że my cele z filantropii zbieramy na cele charytatywne, jednak miał przesyt niedocenienia. A ja myślałem, że to wszystko na psy Bendlera idzie. No to różnie idzie, różnie idzie. Chodzi o to, że te psy Bendlera też pomagają dzieciom. To jest takie, wiesz, to są takie dzieci i lekarze. Znaczy sorry, psy lekarze. Co leki przynoszą. Tak, no tak. Dokładnie, na wojnie. Więc teraz wracamy z tym segmentem, gdyż
Dzisiaj też muszę wcześniej wrócić. Co ty gadasz? No to siedzisz na piłkę dzisiaj? Nie, dzisiaj jest po streamie, dzisiaj mam cały wieczór dla was. Uuu, proszę. Cały wieczór do godziny około 21, bo później już jest za długo. Później już jest za późno. Tak, no nie ma co jakby przesadzać. Ja się odmienię zdanie, bo ja też mam nasz segment, więc zobaczysz. Dzisiejszy obraz, bardzo specjalny. Poka to, poka mi to. Pytasz się, jak to zrobiłem? Nie, to nie ten segment. To nie ten segment. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy, tak może jeszcze go dam bliżej do obrazu. To jest obraz, który nazywa się Wjeżdża Macher. Nazywa się tak, bo ja go tak nazwałem. Niestety obraz jest bez ramy. To raz. Namalowany. Się star. No właśnie, nie no, spróbuj to przeczytać. Anna. No. Karl Szasz. Tak byś ty to przeczytał? A jakbym ci powiedział, że to jest Anna Kordytas? Skąd nagle wiedzieliśmy w tym samym momencie? Szumi, jak ty robisz to? No nie, no ja tak samo musiałem to rozczytać. Więc jakby... Błędnie się podpisała, wiesz? No. Może to i lepiej. No. Tylko słuchajcie, to jest obraz, który ja wygrałem na turnieju szachowym. Ty wygrałeś ten obraz? Czekaj, no. Wygrałeś turniej szachowy? Wygrałem drugie miejsce na turnieju szachowym, okay. Ale wygrałem ten obraz na turnieju szachowym. I... A on był nagrodą? Tak. Ale wiedzieliście od samego początku, że nagrodą jest obraz Anny Kordytas, Wjeżdża Macher? Znaczy, nie, sorry, Wjeżdża Macher. Tak. Trzeba dużo tutaj wytłumaczyć. Po pierwsze, znasz moją ksywę szachową. Wjeżdża Macher. Tak, to jest twoja ksywa? Tak, ja się nazywam Wjeżdża Macher. Aha, ale na jakichś tych liczesach i tych innych. Tak, no ale tak jak jest P. Diddy, który też się nazywa Puff Daddy, tak. I tak dalej. Mhm. W sensie, że są raperzy z różnymi Slim Shady, Eminem, tak. Marshall Mathers. Czy ty jako szachista porównujesz się do raperów? Też jestem artystą i dlatego też mam kilka ksyw. I moją drugą ksywą, aha, poza Wjeżdża Macher, jest Wjeżdża Macher. A to nie jest to, co robisz? Jak ten? Nie, to też jest moja ksywa. Przychodzisz i już wiesz, że Wjeżdża Macher. Wjeżdża Macher, Wjeżdża Macher. No. To na pewno będzie w wersie do mojej płyty hip-hopowej, która niebawem powstanie. Ciekawe, jakie będziesz miał wtedy pseudo. Wjechała Macher. Tak. Wierzy w Macher. Ogólnie wszystko, co się zmienia... Ten obraz zatytułowałem Wjeżdża Macher, żeby uceremoniować moją nową ksywę Wjeżdża Macher. Ale... I też, bo nie było nazwy tego obrazu i nie umiałem się skontaktować z Anną Kordytas. A właśnie, chciałem o to zapytać, czy autorka się zgodziła na to, że sam wymyślasz nazwę, tytuł do jej obrazu? A no nie, to jest tak, że można? Jest tak, że można? To jest tak, że ja na przykład kupiłem film, nie wiem, Terminator. Tak. Ja na to będę mówił, słuchajcie, to jest film Terminator, tak, który ja nazywam Budda. No. To nie jest git. Znaczy, jedynie jak swoim dzieciom tak mówisz, to wtedy mają zaburzony obraz rzeczywistości, mhm, i wychodzą na idiotów w późniejszym. No dobra, no to powiem ci tak, autor jest nieznany. Nie, jest napisany. No ale nie umiemy tego rozczytać. Tytuł jest Wjeżdża Macher, nie zmieniam tego. I co? No i cena wywoławcza jest od 100 zł, a cena charytatywna. Dziewczyna na tym? Ja... Była dziewczyna na turnieju szachowym? Znaczy, turniej szachowy się odbywa między komikami. Aha, czyli gdzie... tam nie ma dziewczyny. Tam nie było kobiet. Wygrał Szymon Jaworski. Co? Tak, nawet zdziwi cię to, ten typ wygląda jak szachy. No tak, to prawda. To Magda. Czyżby Magda? Tak, no. Więc wygrał Szymon Jaworski, ale co najważniejsze, to ja pokonałem Korbela. Bo Korbel, tak, słyszałem, tak, że Korbel w środowisku jest bardzo dobrym szachistą. Jest zaskakująco dobrym szachistą. A co to znaczy, zaskakująco? No, że Korbel dobrze gra w szachy. Aha, po prostu. No tak, no to czy co, co jest zaskakujące? Na Szymon Jaworski, który wygląda jak Wjeżdża. Jak Wjeżdża Macher. Jak Wjeżdża Macher. Nie no, wygląda cześć, jak Wjeżdża. Cześć Magda. Siemanko. Siemka. Byś się totalnie nie, jakby... Po nim byś się tego spodziewał. Po Korbelu się tego, aha, nie spodziewasz i po Korbelu... Ja miałem... No jedno z najlepszych partii, jakie w życiu rozegrałem z Korbelem. To było z Korbelem? Stary, był motyw, że ja już chciałem się poddawać, nie? W sensie, że po prostu się taka jakaś sekwencja ruchów poszła, że ja straciłem wieżę. To jest gigantyczne. Zwłaszcza dla typa, który ma ksywę Wjeżdża Macher, nie? I stary, potem jak straciłem wieżę, jakby w zasadzie było pewne, że stracę drugą. W sensie, że mi dama wjechała, no, jest jak gdyby, muszę się królem odsunąć. I jak gdyby on, czyli de facto, bez dwóch wież, to jest partia do poddania. Nie? Zmieniasz wtedy ksywę na Wyjeżdża Macher. Wtedy jest tak, wtedy przegrywa Macher, no. I był motyw taki, że ja naprawdę już chciałem podawać rękę. Także szczerze już, no, miałem takie... No, a nie lepiej wziąć, złapać za krawędź planszy i wyjebać w powietrze! Co też będzie miało, też będzie historia na turnieju szachowym dokładnie tak? Tego zachowania, okay, no. Już mi się podoba. I teraz wiem, że ty się na tym sporcie nie znasz, ale dla wszystkich słuchaczy, tak, to będzie niesamowite.
bo on, ja ruszyłem królem i wiedziałem, że jeżeli on mi wleci, zabierze wieżę, bardzo brakuje mi słowa. Czekaj, ty powiedziałeś, że ja się nie znam, po czym nie, ale mi brakuje. Zaczynasz się pultać. Chodzi mi o słowo, koczysz. Chodzi mi o słowo takie, że zachłannie. Tak, tego w szachach szukałeś. Nie, zachłannie chciał mi zabrać wieżę i w momencie, kiedy to zrobił, ja już miałem sekwencję matową. Czyli w momencie, kiedy ja się, kiedy byłem gotowy do poddania partii, nagle w jeden ruch, ja mam sekwencję matową. Ale na farcie to się wydarzyło? Na takim półfarcie. Odkryłeś to, o mój Boże, przecież to tak, mogę go pokonać. Tak, jeszcze. Tak. I to był jedyny sposób. Gdyby on tego nie zrobił, to miał dominację pełną. Bo już jakby. A to jakim cudem on takie ten faux pas popełnił? Szczerze, moja naturalna gra aktorska, gdzie miałem taki, ja pierdolę, przegrałem to, z Korbelem przegrałem i tak dalej. I nagle mu cała ta. Tak, i on ma takie, to jeszcze zabieram mu wieżę. A ja tutaj ciach jak i kobra. Tego się nie spodziewałeś. Więc powiecie, jak na turniej szachowy, tak. Było dużo emocji. Ale tam byli widzowie? W postaci dzieci. W postaci dzieci? Z którymi następnie graliśmy, no. I ja stary właśnie, a propos wywalenia planszy, nie? Aha. To, że później, turniej był ułożony tak, że komicy z komikami i później w zależności od swojego miejsca. Komicy z dziećmi? Tak, tylko najlepszy komik z najlepszym dzieckiem, najgorszy komik z najgorszym dzieckiem. Jakby rankingowo. No tak, nie? No i ja grałem z dziewczynką, drugą najlepszą, nie? Aha. No i... Aha, Schumers. Aha. Słuchaj. To są dzieci, okej, ona miała 12 lat, ale jak gdyby ona też gra w szachy od 15. No tak, nie? Wiadomka, ona w łonie matki już tam, wiesz, figury przekręcała. Więc jakby ja postanowiłem grać na 100%, nie? W sensie, że nie ale ta dziewczyna tylko na 20 i tak cię zniszczyła. No, słuchaj, jest opcja taka, że gramy. Tak. I to jest czasówka. No. I ja jak gdyby postanowiłem, że ja nie mam szans z nią na planszy. Ale mogę z nią wygrać. No. Psychicznie. Psychicznie. I masz takie, wiesz, że Święty Mikołaj nie istnieje. Co? I cały czas przelecia, bo tylko się w przestrzeń patrzyła. Wiesz, jak twoi rodzice cię zrobili? To jest filmik. To oni. Ja trochę poszedłem skalę niżej. Aha. Czyli, że jak ona robiła jakikolwiek ruch, to ja po prostu krzyczałem DUŻY BŁĄD! To ją przekona. Tak, nie? No bo jak ja trochę ją przestraszy, trochę coś zrobi. Ten pan jest miesiąc. Dorosły, ten tak. Pan chyba wie, o czym mówi. Na zasadzie, jesteś tego pewna? Znaczy jak ten, jak Hubert Urbański w Milionerach. I tak się też czułem. Do momentu, kiedy gramy. A jej... zabrała wszystkie figury twoje. Jej czas zaczyna uciekać. Jak to? To znaczy, że tam jeżeli jakby nie dotrwa partii, jeżeli skończy się czas, to przegrywasz. No. I mimo, że ona miała przewagę na planszy, to już nie potrafiła mnie wykończyć, bo miała za mało czasu. Za długo myślała? Za długo myślała nad pewnymi ruchami. Więc tam doszło do takiego dosyć mocnej ekscytacji, że ruch za ruchem, bo jej zostaje 5 sekund. Tak. Więc ja jakby nie chcę jej dawać do myślenia, więc też od razu... No i ruch, wiesz co chodzi, bo ja nie chcę, żeby... Ale głupie stało. Ruchy wykonujesz, no tak? Już na sam koniec to są takie ruchy szybciutkie. Bo ja wiem, że jakby jej padnie czas, no. Więc mi po prostu nie może mnie zmatować. A ile mieliście czasu od samego początku? Chyba graliśmy 6 minut. 6 minut. No po 6 minut, czyli 12, nie? No i stary, w momencie kiedy ona przegrała... O nie! Tak. Zniszczyłeś dziewczynkę! To ja stary z emocji po prostu wstałem i miałem takie... Jest! Zostałeś miażdżona! Wjechał machem! Może nie z dorosłymi, ale wreszcie się udało. Tylko problem był taki, że dookoła były inne dzieci, rodzice tej dziewczynki, tak. Instruktor bardzo też. Bardzo profesjonalne zachowanie na turnieju. Stary, no ja momentalnie miałem takie... przepraszam, trochę mnie poniosło. Ale też moje uczucia są szczere, bo jestem dumny, że z tobą wygrałem, nie? Co niestety ludzie nie usłyszeli już, bo ona zaczęła płakać, bo wiesz, tam się zaczęło robić niezręcznie, jakby wiesz. Ale mówisz serio? Zaczęła płakać? Nie, miała taki, była taka, była, ale nie była, nie była zadowolona. W sensie, że nie było tak, że to się przetoczyło w śmiech, nie? Co więcej, stary, gramy drugą partię, bo jest rewanż, nie? Ale teraz z tą samą dziewczynką. Z tą samą dziewczynką, nie? Czyli ja już tą samą dziewczynką, no, drugą partię, pozwolę jej wygrać. Mm-hmm. Nie, tak a szczerze, płakała na szachownicę? Tę drugą partię? Powiem ci, do czego doszło. Teraz tak, w turnieju szachowym są pewne zasady, nie dotyczące gry, no. Tylko po prostu turniejowych zasad, których ja nie znam. Na przykład,
że jak dotkniesz figury, to musisz nią poruszyć. A, no jest taka zasada. No spoko, no ja jestem, ja gram w niedzielę, więc ja, wiesz, dotykam sobie pionków i jakby wykonuję ruch, jaki chcę wykonać na sam koniec, nie? Jakby... Cześć, no tak, bo jak grasz przez neta i tam się uczysz, no to nie ma tej zasady. No dokładnie, nie? I dwa, jakby, no to jest bardzo... Nie wpływa na nic, bo ja nie mówię, że wykonuję ruch i jakby stawiam pionka, tylko ja po prostu jestem w stanie dotknąć, nie ruszyć i... A może obliczenia w jej głowie, wiesz, nagle zaczynają się zmieniać. Podczas turnieju możesz popełnić dwa tego typu błędy. I co mówisz? Cofka! I możesz od nowa? No dokładnie, czyli że był motyw, że ja dotknąłem na przykład czegoś, no. Nie? Zrobiłem ruch inny i ona jakby... Sędzia! Sędzia! Ja mam takie, co się dzieje? I on mówi, dotknął i ruszył inną figurą. Nie? Ja takie, dobra, nie znałem tej zasady, tak szczerze, w sensie, ale okej, okay, rozumiem, że mam dwa błędy, to spoko, nie? No i później dochodzi do momentu, kiedy ja chcę zrobić roszadę. No, i teraz znowu, w jakimś tam szachowym tym świecie... Trzeba najpierw złapać za inną figurę, a później za tym drugą. Dokładnie, nie? I ja wiedząc, że jakby to jest mój drugi błąd, się pytam jej. Jak się robi roszadę? Podpuściła cię jebana. Stary. Podpuściła cię jebana. Stary, ja mówię, jak się robi roszadę? Ona się pierw wieża, później król, nie? Ja mówię, dobra, dotykam wieży, później króla i ona ma... Sędzia! Tak, dokładnie. Sędzia! Sędzia! I on przychodzi i jak gdyby ona mówi, że źle dotknąłem ten. Na co ja mówię, ale ty mi powiedziałeś, że mam tak dotknąć. I ona jak gdyby gra głupio. Ona zaczyna jakby wcale tak ten. Szumowski został zrobiony na Szumowskiego. No, był niezły wałek z jej strony. I największy, najbardziej co mi zaimponowało, to że był moment, kiedy sędzia jakby miał takie, nie no, ewidentnie, że się oszukała. W sensie, że, znaczy, żeś źle powiedziała. Co więcej, jak gdyby ja się zapytałem też wcześniej, więc to nie był jakby błąd, tylko... Zostałeś wprowadzony. Wprowadzony błąd, można to dać jako nieporozumienie, ale szczerze, no, raczej idzie na konto dziewczynki, jak gdyby zachowanie niesportowe. Podoba, nie? mi się, jak jej dajesz wygrywać. Ale stary, ja zakładam, że w tym momencie sędzia by orzekł taką decyzję, jak ci mówię. No. Żeby jak gdyby powiedział, że to nieporozumienie. A ta mała krnąbrnica wyjebała stary szachownicę. Co bo, nie gadasz? Bo wiedziała, że jak wyjebie szachownicę, to jak gdyby ona wygra. Jak to ona wygra? No bo ja popełniłem dwa błędy, już nie ma szachownicy. Rozumiesz? Że jakby, że idziesz... To jest tak jak stary... Stary, co to była kurwa ze szkółka szkoleniowa tych przepisów? Małych manipulantów jebanych. No co tak. To było w ogóle? No w szachy się nie tylko gra na planszy. Podoba mi się, że ty tam szedłeś, ja ją zniszczę mentalnie. Koniec końców ona cię zniszczyła mentalnie. Znaczy powiem ci tak, mało działo się na planszy, ale faktycznie nasze batalie umysłowe przejdą do legend. Tak. Wow. No. I na sam koniec tego turnieju do wygrania był oto ten obraz i czekolada. Ta dziewczynka wygrała, tak. Bo byłem większy. Większy i szybszy tak. I cię nie dogoniła. Tak, no. Więc... I czekolada. Wcześniej ta dziewczyna była biała. Tylko... dziewczynka rozmazała czekoladę po całym obrazie. Tak, się wkurzyła, no. Ale jak widzisz, są tu elementy szachowe. Nie wiem, czy dostrzeżesz wszystkie. Jest szachownica na sukience. No. Jest tutaj, to jest królowa. Albo, no tak, no, chyba tak. No. Na kolczyku. No. Jest więcej? To jest jeszcze dama. No co, no nie? 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 Jest jeszcze, wiesz... Szumers, były po prostu dwa, tak? Tak. Koniec. Nie mam więcej. Nie, te, które myślałem, że może być więcej, ale faktycznie ich nie widzę. Ja też nie widzę, że może jakiś ukryty. Ja w ogóle jestem, czy to jest, jaki to jest? To jest gołąb? No dwa gołębie chyba. Znaczy tutaj to nie widać, ale wydaje mi się, że gołąb. Mhm. Czy ona ma po prostu, czy to była czarna sukienka, ale po prostu gołębie obstrały? No tak, no. No dobra, no i tyle. No, obraz do licytacji za 100 zł, link znajdziecie. O, Magda, dorzucisz linka tam do tego? Super. Magda jest, jak coś można pisać do Magdy i te pytania, żeby ludzie nam zadawali. Tak to jest. Magda teraz wybiera. I cel charytatywny, chociaż nie napisałem, teraz sobie przypomniałem, że na Allegro tego nie napisałem, no to pewnie... O, mogę przeczytać, co tam napisałeś? Śmiało, tylko że nie ma celu charytatywnego. Chcesz zaimponować komuś znajomością szachów, ale zupełnie nie umiesz grać? Kup ten obraz i coś nawymyślaj, że to była nagroda za pierwsze miejsce w turnieju w Helsinki. Turnieju w Helsinki? No. Tam na pewno grają w szachy. Plus nikt tam nigdy nie był, więc nikt nie sprawdzi. Piotrek Szumowski.
No tak, no. Prezes, no tak, no. Obrazie, szachmat. Takimi słowami zaczynam każdą partię szachową. Kutas. To chyba nie jest legalne. Sędzia! 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 Szachmat, dziewczynko. Sędzia. Bo jak usiadłeś ze mną do stołu, to już przegrałeś. Zniżyłeś się do mojego poziomu. No to trochę... Na turnieju szachowym w 2021 roku też wygrałem drugie miejsce. W nagrodzie był obraz i czekolada. Czekoladę zjadłem, a obraz daję wam. Nie zjedźcie go. Nice. Nice. Fajne, no. No, no i tyle, no. A jaka była czekolada? Mleczna. Właśnie nie mleczna. Być autorką tego obrazu i mieć takie 50-50. Albo obraz, albo mleczna czekolada. Tak, i że autorka bierze czekoladę. Albo jej zapłacono w czekoladach, żeby to namalowała. Ty, Schumers, ale też mamy ważną rzecz. No. Znaczy, nie tak jakby tam nie była ważna. No. Dziękuję. No. Łapaj to, łapaj to. Patrz, co dostaliśmy. A właśnie, bo ja ci kazałem schować to do lodówki. Ale cię suszyło. Ty prawie całą szklankę wypiłeś. Ja nie umiem inaczej pić. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, jak ja piję szklanki wody. Nie. Ale nie jestem w stanie wypić pół szklanki wody. Dlaczego? Musi a być nie masz tak, że możesz się zatrzymać po prostu? Nie. Nie? No. To jest tak samo, jak nie może być nigdy pół zjedzonego batonika. O, to ten. No. Materiał Karola Kopca by ci się podobał. Bo co? No bo tam jest szklanka do połowy. Do połowy. I dasz takie, ja bym do połowy nigdy nie mógł. Nie, Karol, przesadziłeś tutaj. O co z tobą chodzi? Już takim trochę za bardzo kontrowersyjnym komikiem się stałeś. A Karol miał nagrywkę materiału. A, jak byłeś na tym? Nie, ja właśnie nie byłem. Okay. Co? To się śmieję, bo zawsze ciśniecie Karola. To prawda, że zawsze ciśniemy Karola, ale nie tym razem. No i tym teraz razem, nie będziemy go cisnąć, bo miał nagrywkę i podobno się nagrał. Super. No to ja bardzo chętnie napiszę pierwszy komentarz pod jego filmem. Stare! Tak. To słyszałem! Pij szklankę do pełna. Ja bym komentarz, nie widziałem żadnej szklanki wody. Tak. Co to za materiał? Czekaj, to ty co przyniesiesz, to czy ja przyniosę? A, okej, okay, sorry. A może Magda przyniesie? A może Magda przyniesie? No tak, poczekajcie, mam zapierdol. Magda ma zapierdol. Magda, są rzeczy ważne i ważniejsze. W lodówce jest bardzo ważna rzecz. No. Ważna, tak, jest ważna rzecz. Tak. Tak, poproszę. Ale co chcesz jeść? Ja bym chciał... Są rzeczy ważne. Ta kurde Kega nie przynosi, bo jedzenia szuka. No właśnie. To jest niesamowite. Patrz, dostaliśmy. Od udanej degustacji w kąciku domorosłych kiperów. Życzy z... A właśnie, włączy, że to jest ten kącik. Ciężko mi. Może to był tylko warte dlatego, żeby zobaczyć, jak Magda niesie coś, co waży prawie 5 kilo. Nie, ponad, bo jeszcze kek waży swoje. Mhm. Dostaliśmy, że to jest życzy zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka wraz z browarem Jedlinka, czyli mają pałac Jedlinka i w środku mają no ważą tak. Sami piwo, nie? No tak. Na zdrowie wierna fanka streamów Justyna. I to ja nie wiem, czy to, wiesz, czy cały hotel i ten pałac nas lubi, aha, czy tylko Justyna. Co więcej, nawet nie wiadomo, czy Justyna w ogóle ma cokolwiek do czynienia z tym hotelem. Może to tylko jest jak... kupuje, stamtąd ma firmowy papier z tego hotelu. No albo że na przykład ona sama kiedyś dostała od nich coś i teraz jak gdyby dopisała i daje to komuś innemu. PS, marcowe damy dla Kasi i Magdy. Co są marcowe damy? Tutaj mamy piwko dla Magdy. Ty Magda, ty możesz pić? Aha. Mogę? Dlaczego? Bo nie mogła? To dla ciebie marcowa dama jest. O, jakie to smaku? Już ci mówię, jaki to styl? Marcowy. Dlatego jest marcowa dama. Znaczy marcowy smak. No to, że kiedyś tam piwa nie można było robić przez cały rok. I to było piwo, które było na marzec. No ale jak do tego się ma smak? Marcowy to nie, jest... Nie, to jest styl. To jest jakiś styl piwa. No ale smak. Dalej nie rozumiem przymiotnika marcowy w kontekście piwa, który... Co mi o tym... Jeżeli, czym się różni marcowy od lutowego, oprócz miesiąca? Od lutowego? No? Po pierwsze nie ma takiego, no. A jest marcowe. I... No bo marcowe to jest nazwa stylu piwnego. Który czym się objawia? To czytaj sobie. Okej, okay, super. Ja akurat marcowego jeszcze nie ogarnąłem. Ale wiem, że nie można było kiedyś, wiesz, przez cały rok robić piwa, więc robiono tak, żeby było na marzec. Dobra, tutaj dostaliśmy kega. No. Tylko ja zauważyłem wczoraj, bo on u mnie stał na chacie, nie? No. Ja zauważyłem, że to jest pszeniczniak. No. I ma napisane, tylko z nim zaznasz spokoju i pszenicznego orzeźwienia i pszenicznego jest przez RZ.
Widzisz to? Ty, to prawda. Ty, browar Lidlinka, weź ty to ogarnijcie, mam to taki przypał lekko. Jak ty taki, kurwa, ja tu naskarżyłem, a ty tutaj dowody, proszę, daj, proszę. To. Dobrze wyłapane, bo wszędzie inaczej jest dobrze napisane. Przeniszmy tylko tutaj pan, przez szy. Ale to by się, ale to teraz się wszystko łączy ze sobą. Co? Że dostaliśmy tego kega, bo oni nie mogą tego sprzedawać. A, to jest, bo jest mega, w etykiecie, no. Tak, mega przypał. No. Tak, bo nie mogą nakleić nowej etykiety na tego kega. Dobra. Tu masz filmik jak coś, z instrukcjami. Jak to otworzyć? Oraz też masz obrazek, co najpierw robisz. No nie wiem, no ja czuję najpierw się... Ja czuję się silny. A mamy tyle, jakby 5 aha, litrów piwa nam wyleciało, Magda? Mamy jakieś tyle szkła? Bo Szumers otwiera kega 5-litrowego. I co jeśli wyjebie nam całe 5 litrów? No to nie nad kanapą to po pierwsze. Dobra, już za późno, lecimy z tym. Ja się tak cieszę, że to nie jest w moim mieszkaniu. No już otworzyłem. Też powinno być ci... strzelać w oko. No i trzy to co? Jak coś jest filmik też, QR koda możesz użyć. Nie, nie będziemy z żadnego filmiku korzystać. Ja mówię tak, my dostaliśmy czerwonego Barona, to jest Dunkel, 5% alkoholu, 12,2 ekstraktu wagowego, 330. Czy ty przyniosłeś? Dzbanek, mamy dzbanek, jak coś będziemy... A co, a ty nie ma takiego kranika? Może kranik będzie. Będzie kranik, tylko tutaj już otworzyłem. Nie, tu trzeba jeszcze coś otworzyć. No ja nie oglądałem filmiku. Z dołu. Mamy dwa te dunkele i mamy pilsika. O, jaśny książę, ja chyba od pilsa to zacznie. Ty nie masz pilsa, ty dostałeś marcową. Ale to też jest, z tego co rozumiem, marcowe to jest jasne piwo. A ty jeszcze wódę dostaliśmy? To wódę zapomniałem ci dać ostatnio, pamiętasz jak była ta dziewczyna, co pakowała? Co, Prince Polo z Islandii? Tak. Co się w ogóle okazało prawdą, bo się rozmawiałem z ludźmi z Islandii i... Naprawdę? Jest Prince Polo. Mhm. O, ja się boję, ziomek. Nie chcesz tego filmiku odpalić? Nie. Otwieramy pszenicznego pana, który ma alkoholu 5,3, 12,6 ekstraktu wagowego. Czyli może być z dobrym piwkiem. Ten. Kurwa, Szumers. No masz siłę w łapach, mam, czy nie masz? O. Już sączy się piwo? Nie wiem. Telefon do mnie dzwoni. Nie mogę. Krzysiek do ciebie dzwoni, ma takie: kurwa, nie otwieraj tego w ten sposób! Zalejesz nas wszystkich! Było napisane pool. Ty, dobra, może ja ten filmik odpalę. Ja się boję, że ty nas zalejesz tutaj, nie? Nie, nie. Że 5 litrów zaraz poleci. Ale pisze, żeby nie otwierali, dopóki nie będzie bardzo zimno. Jest zimno. No jest okej. Okay. Ale zapytaj się... Ale też przynieś jak jakiś super zimny nie powinien być. Nie, bo ja się boję, że jeżeli ja to pociągnę... Tak, to nie, co? To, że plastik się odłamie i wtedy będzie mega ciężko. To patrz, ja zeskanuję ten film, który tutaj jest. Dobra, kurde, myślałem, że nie dojdzie do oglądania filmików. No bo ja myślałem, że ty się znasz na tym. Tak, jasne. Część obiektywu pozwala uzyskać... O, dobra, mam stronę. No. Wchodzimy tam. To jest na... O, wideo na YouTubie. Dobra. Stary, minuta 10. Dobrze, dawaj. Poczekajcie. No, ja tego fajnie. Nie umiem zrobić, tak. To jest niemożliwe, serio. O, pa, koleś w lodówce trzyma te kegi. Podałem się, muzyczka. Pewnie nas zbanują. To zrobiłem. Patrz, jak łatwo. Otwiera. 90 stopni przykręcił. Aha, dobra. No to jest właśnie coś, co już zjebaliśmy na samym przodzie. A, i nie wyrwał tego, no. Tak jak ty. A, i to też przekręcasz pewnie o 90 stopni. No. Patrz, o, taki kranik wyleciał. O, widzisz, jakie to proste? Okej, okay. No to popełniliśmy błąd, że już odjebaliśmy tutaj to. No wiem, ale ciekawe czego to jest... A nie możemy to włożyć ponownie? I zakręcić? Mi się wydaje, że to się odłamało. A że... No ty to otwierałeś, to ty wiesz. To nie jest tak, że tobie się wydaje, ty to wyłamałeś. Szumer, ja pierdolę, coś tobie dać. O, patrz. Ziomek, magia. Dawaj z dołu i lecimy z tym piwerkiem. Ale się jaram, pierwszy raz z kega. Ty, wyszło ci. Wow, wyszło. Ale jazda. Leje się. Leje się. Wydaje mi się, że bez tego Magda, filmiku by nam poszło zdjęcie szybciej. Wrzucimy na grupkę, jak to wygląda. Jestem nie. Dalej zdania, żeby... O kurde, zaczyna się. Zaczyna się kończyć. Ty, bo ja zapomniałem, żeby po ściance to lać. No. Masz, przyjmujesz? No. No weźcie przecież... Magda wkurwiona. Trochę tam na dywan poleciało, tak troszeczkę.
No kurczę, ale to, bo to ten. Dużo piany. Ale mocny pszeniczniak. A ja powiem, przygoda z kegiem była fajna. Przygoda z kegiem, przygoda z... bo tu ma taki kranik, pokaż mi. Podniesiesz to? Tak, no. Właśnie ludzie napisali, żeby zabrać ikonkę, by nie było widać. O, taki ma kranik i z tego kranika wylatuje. Bardzo fajny pomysł na taki kek. Tu masz chusteczkę. A, dobra. Proszę. Przynajmniej wiem, gdzie fapujesz, Schumers. Co, na dywan? No, było już blisko chusteczki. Na dywan. I często. Tobie do nosa fapuje? Ble. Magda. 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 Naprawdę. To są rzeczy, które chciałem zostawić. Tak. To dokładasz do tego streama? W naszej sferze prywatnej. Fajnie, Magda. Fajnie. Chcesz, mamy podstawki pod to. Patrz, okay. Magda, widzisz? Dostaliśmy podstawki, nie nabrudzimy. Dobra. No i teraz jest jakby kluczowy aspekt tego piwa, czy będzie nam smakowało, bo ja nie lubię... Ja powiem tak, ja nie lubię pszenicznych piw. Ja też nie lubię pszenicznych piw. Tak? Magda lubi? No to masz 5 litrów browara na dzisiaj. Do złojenia. A czy to można później wsadzić do lodówki i będzie jakby tak samo trzymało poziom? To jest dobre pytanie. Jak ten kek... No wiesz, ciśnienie jakieś tam poleciało, ale też taki to chyba nie powinien długo stać po otwarciu. Spoko. Ja myślę, że... Mało gazu? No bo wszystko wygazowaliśmy. Jak? No patrz, ja na przykład lałem pionowo, no. Więc dlatego mam taką sztywną, wysoką pianę. No. A ja na przykład teraz będę lał po ściance? Po ściance, zobaczymy. A może tu trzeba coś więcej odpalić, żeby było więcej gazu, co? A nie, bo tu ciśnienie tutaj regulujesz. Leci ci? Tak, no i faktycznie było zwiększane ciśnienie. No widzisz. No i chuj, masz taką samą pianę. Wasze zdrowie, browar Jedlinek. Ty, fajnie, fajnie jak ktoś z piwka wyśle. Spoko, ja ci powiem tak, ja ostatnio miałem występ w Krakowie, gdzie dostałem... O, ja mam w Krakowie jutro granie. No my w ogóle będziemy w Krakowie też niedługo razem, o czym warto wspomnieć, ale zanim zapomnę, to że dostałem 6 browarów. Padło to pytanie właśnie od Pauliny Mizerny. I co się z tymi browarami stało? Czy dostałeś od Pauliny Mizerny, z Węgrzec Wielki? Słuchajcie, powiem wam tak, po pierwsze wprowadzam zakaz dawania mi piwa dla rejenta. O nie, tak. O nie, najebałeś, miałeś się fajny wieczór, tak? Z moim piwkiem. Powiem ci gorzej. Gorzej? Gorzej. Gorzej. Bo wiozłem ten browar, wiesz ile patrzę 6 litrów browara? Granat. No nie. Wybuch ci. Gdzieś kur... nie, chyba... Gorzej. 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 No. Woziłem go w walizce, gdzie byłem 8 dni, musiałem jak gdyby tłachać, kurde, 7 kilo ze sobą. I... Co to za wyraz w ogóle? Człachać? No tłachać. No, to jest, tłachać? To jest trudne łachanie. Tłachać. Ty. I finalnie chyba dałem jedno piwo Wiolce. Wiolce Walaszczyk? Tak, które bardzo smakowało, więc jest wdzięczna. I chyba mamy dwa w domu, czy Magda, ty już je wypiłaś? No gdzie ja wypiłam? Stary! Są ze 4 w domu. Są, no to są jeszcze piwa. Stary, ten kek czeka na ciebie 3 tygodnie. Wszystkie piwka, nic nie piję, zostawiam w domu. Ale poczekaj, ale gdzie go dostałeś? No odebrałem w paczku Magdy. No właśnie. No i tu jest jakby ja, nowa zasada. No. Wszystkie ciężkie rzeczy do rejenta. Nie, masz to zasada. Schumers, masz odpowiedzialność ogarnąć. No. I czasami mnie jakieś piwko z podróży przywieźć. To jest, masz odpowiedzialność ogarnąć. Tak. To jest, masz jedną rzecz do ogarnięcia, to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność, jakbyś mógł to ogarnąć. Schumers, ale to nie jest tak, że ktoś ci dał kega, nie? No tylko dostajesz 6 piwek. 6 szklanych piw. No ale połowa była na ciebie. 6 dni. No to 6 piw to jest 3 kilo, trochę więcej. No jak nie więcej. No trochę więcej. No trochę no więcej. No bo szkło jeszcze waży. No szkło jeszcze waży sporo. Szkło jeszcze waży. A kapsel nie waży? A etykieta nie waży? Bardzo. No to wszystko waży. No ale 6 było dla mnie? Wszystkie były dla mnie? No zostały ci 2. Nie. Inne pytanie jest. No. Czy wszystkie były dla mnie? Nie, czy to było po 3? Nie, po 3 były. No to kurwa, mogłeś swoje 3 wypić, ja tak? Ci powiem więcej. Pewne były dla Magdy, dla mnie i dla Kasi, czyli 1/4 była dla ciebie. Ale z 6? No. Czyli 6, 1/4. Tak, a jedna dałeś i wiozę. Przywiozłeś 2. I jakie przywiozłeś? Pewnie takie, co... Pewnie pszeniczne. Tak, no. Jebane. Pszeniczne i chyba jakieś smolone. O nie! Dymione, nie smolone, tylko dymione. I wiemy jak to ten... No. Nie jestem fanem ani jednego, ani drugiego. I dlatego... Dzięki, Schumers. Jedyny wyjątek od zasady żadnych ciężkich rzeczy, to są ciężkie rzeczy dla rejenta, których nie lubi.
Wtedy jeszcze jestem gotów to ze sobą wozić. Tak, mam dla ciebie, wiozłem przez 3 tygodnie tutaj smolaste, pszeniczne piwo. Tak, tak, no. Waży 40 kilo, nie żałuję ani metra. Nie, mamy takie i takie. Jakbyś mógł pić je na... O kurczę, to nie widziałem takich browarów. Myślałem, że to będzie ten węgrz, co wielkie browar, a tu jest jakiś browar pienińskie. I lager bieżanowskie. A no to lager to jest takie, kurwa, które ty lubisz bardzo. Właśnie to są zwykłe piwa lagerowe. Ja nie chciałem, żebyś mu je dawała, Magda. Ale to oddawaj. Jak to oddawaj? Ja tylko na, już dostałem. Na pokazanie, że są. A twoich nie ma. Oddaję teraz, Sebastian. To tylko na pokazanie, bo... I pedos. No to są takie style, które na luzaku byś wypił. No właśnie, ja dlatego nie chcę ci ich dawać. Ale przecież dostałem je. Od kogo je dostałeś? No od Pauliny Mizerny. Może. No tak powiedziałeś. No tak powiedziałem, no może tak powiedziałem. Co to ale... za dziwna historia, gdzie najpierw mi się chwalisz, co dostałem, po czym ty to widzisz i masz takie to moje. No bo teraz to ja nadal chcę. Jest po... No bo ja chcę ci zostawić tego pszeniczniaka i sobie wypić jednego browara. To co... No ale to mamy czerwonego barona, na przykład możesz Dunkela. Ja ci powiem szczerze, tak absolutnie szczerze. Tak. Ja już nie powinienem pić. Jak to? Naprawdę, ja mam stary... Co to no nie, że mam ciężkie dni ze sobą z piciem. I że tak nawet teraz, jak wypiłem łyczkę, to mi głowa zaczęła boleć. Aha. No. Ja jestem bardzo przerażony. A bo to jakiś tras... Po trasie jesteś, tak? Po trasie, po imprezach. Wczoraj był stary turniej pokerowy. Który w zasadzie się skończył o 3 w nocy. Dla mnie. Bo długo grałeś. No, 19. Tak? No. I szczerze, pokonał mnie czas. Jak to? To znaczy, a nie jestem... zamuła alkoholowa? Nie, no właśnie, znaczy trochę, ale bardziej chodziło o to, że jakby było 150 zawodników. Ja doszedłem... Co? Tak, no. Turniej imienia Piotrka Szumowskiego, który był ogłaszany w naszej grupie, który możesz wspierać na Patronite to i później prawda, nie przychodzić na żaden event, jaki tam jest organizowany, bo i tak się nikt na nic nie zgłasza. Jak zorganizowałem piłeczkę, nikogo nie było, jak organizuję pokera, nikt nie przychodzi, ale możecie dołączyć do grupy i dostawać oferty, z których rezygnować. Co nie? Każdy myśli, że to jest twój kolejny wałek i dlatego nie biorą udziału. Stary, było 150 osób. Ale jak to było? To było przez internet? Nie, to nie, było no to jest na żywo. Legalny poker Warszawa. 150 tak, osób? Tak, no. A byli tam komicy? Był Tomek Kołecki, był Szymon Jaworski. No. A byli być... komicy? Nice. Miał być Mieszko, chyba nie dotarł, znaczy chyba nie dotarł, wiem, że nie dotarł, bo ja tam byłem, więc nie muszę chyba mówić. No i wiem, że regularnie gra Kacper Uciński. O, i on jest jakimś takim głównym jakimś elementem, który zespoił te światy. Tak czy inaczej, ze 150 osób... Co, ty byłeś w finale? Bo nie, no stary, tak zostało 20 osób. Tak plus minus, nie? Mm-hmm. Czyli jakby godzina już jest teraz 2:30 i ja mam, powiedziałbym, znowu, ja mam pewno czwarty najwyższy stack na stole. Co nie? To znaczy czwarty najwyższy stack? Mam czwarty... Że kupkę tych żetonów? Tak, tak? No. Okay. Że jakby, nie wiem, jeżeli załóżmy jest 20 zawodników... Kto piąty? Kto piąty? I Magda ma piąty. Magda też... Magda też gra? Do drugiej części. I dobrze gra? No miała dobre karty, bez wątpienia. Tak jakby... No, nie ulega wątpliwości. No i stary, chodzi o to, o, że... jestem zdziwiony, że ty grasz w pokera? What? Ale szczerze, to była taka gra... Do stołu, to dostałam trzymankę do tych żetonów, bo miałam ich tyle i... Żeby ci się nie wysypywały? No. Nice. Problemem pokera jest to, że trwasz... 18. No 7-8 godzin. Aha. Wiesz, taki turniej. Taki turniej. Gdzie ja stary, jest bardzo mało czynności, które ja potrafię robić 6 godzin. Ty ledwo śpisz 6 godzin. No bez kidu, spanie to jest jeden z niewielu czynności, które potrafię robić dłużej niż 6 godzin. I... Ruch, nie, i... Grucha powiedziałeś? Ruchać. A ruchać. Nie, to od razu. Nie. Mój umysł od razu... Ty od razu do gruchy. Gruchy z gruchą robisz. No nie, jakby 6 godzin, no to albo można rozmawiać z Rentem na podcaście, jak mnie nie ma. Pozdrawiam Olka Szczęśniak, Antoni Syrek-Dąbrowski i Michał Leja. Tak jest. Na podcaście, który trwa 1,5 godziny, który z pewnością obejrzycie, bo jest krótki, dostępny i przystępny. Pan to też było oglądane. Przez nikogo. Więc o 2:30 podjęłam decyzję, że po prostu już jakby przestaję grać. Na zasadzie, że wchodzę all-in, nie patrząc w karty i... Aha, że już ci się dalej nie chce grać, bo jesteś dalej... zbyt zmęczony. Tak, no. A nie można po prostu odejść od stołu, no właśnie tym, nie, co bo się to ma? Jest turniej. Jest, jakby są dwie formy pokerowe. Keszówka, gdzie właśnie grasz na pieniądze
i wtedy wstajesz, ale jest nielegalna w Polsce. Są jakieś tam sposoby dookoła tego, jakby nie chcę się wypowiadać, bo też nie znam jak gdyby szczegółów, ale to się jakoś inaczej... To nazywa... nigdy ciebie nie zatrzymało. O czym ty teraz kanasz? No to jest motyw, że to się nazywa limitowany czas limit turniej. Nic nie zrozumiałem. Limitowany że, czas limit turniej. Tak, że to jest turniej limitowany czasem i jakby chodzi o to, że... Ale który? Tamten... Turniej polega na tym. Tak. Turniej pokerowy polega na tym. Gra 100 i ostatnich 5 ma nagrodę. Ten, który zwycięży, ma największą i tak dalej, i tak dalej. Okay. Nie? A reszta to chuj. A reszta to chuj, najczęściej. Oczywiście to jakby może być 10 nagród, może być nawet 50 nagród. Nie? Ale jakby... Czyli ty chodzisz, masz ten, masz w chuj żetonów, ale na koniec dnia może się okazać, że nic z tego. No tak, mogą być sytuacje, że na przykład wiem, 15 byłem najlepszy, a później odpadam jako 6 i nic nie dostaję. Ach. Więc jakby tak. Druga forma... To taki maraton jest. No jest taka forma... Stary, oni grają te takie turnieje pokerowe, które na przykład widzisz w telewizji, że na przykład na Eurosporcie lecą, nie? I masz tam jakieś highlightsy. No są highlightsy, które trwają 2 godziny z turniejów pokerowych, które potrafią trwać 6 dni. Na zasadzie, że chłopaki grają tam 14 godzin dziennie, nie? No to nie, to już są atleci. Element jakby skupienia psychicznego, w sensie takiego po prostu mentalny, tak jak nie wiem, w e-sportach, czy nie wiem, w szachach i tak dalej, po prostu jak gdyby mentalne skupienie, cierpliwość, wiesz, nie wprowadzanie się z równowagi. Co więcej, na turniejach pokerowych jest dużo alkoholu. W sensie, tak? Że tak, że jest jakby to jest połączone, no jesteś kasyno, wiesz, dupeczki, pieniądze, karty, dym. Ale na turniejach? No. Nie zdziwiłbym się, chociaż pewno nie a aż na tak... tym turnieju tak było? Na tym turnieju był open bar. Był open bar? Tak, no. Nice. No, w sensie była lufa pytanie. Tak się właśnie ten graczy wykorzystuje. Słuchaj, wykorzystuje, nie wykorzystuje. No jakby ja zostałem wykorzystany, no. Ty zostałeś wykorzystany. Najebali mnie. Przez Magdę. Ci bandyci mnie najebali. No, najwięcej żetonów. Nie no, i keszówka teraz. Keszówka polega na tym, że po prostu nie to, że jest turniej, tylko masz jakąś sumę pieniędzy i sobie odchodzisz. No nie? I wtedy idziesz i zamieniasz na pieniądze i do widzenia. Dokładnie. Tylko oczywiście poker dalej w Polsce jest nielegalny. Są już pewne jakieś tam kruczki, jakieś tam rzeczy. Przyzneta jest nielegalny? Też chyba. Tylko jakby znowu, bez szczegółów, ale wydaje mi się, że no nie wiem, nie możesz grać w Polsce, ale jeżeli serwer jest kurde w Indiach, to czy grasz w Polsce? Może to być jakoś tak rozwiązane prawnie. Okay. Ale nie możesz mieć na przykład chyba polskiego serweru, nie ma polskich stron z pokerem, nie? Co? No nie wiem. Ja tam pamiętam, że jakoś kiedyś Michał Wiśniewski był jakimś guru pokerowym. Możliwe, ale jestem przekonany, że jakby nie mogą grać na terenie Polski, albo to... No jest problem pokera, będzie więcej. W tym pokerowni, gdzie byłem, są wszędzie zdjęcia Medcena. Są piwa Medcena. Dlaczego? No bo to oni, jego? No nie, bo on jest pro-pokerowy. Więc oni jakby są jakby... Okay. Wiesz, to są chłopaki, gdzie... Ale piliśmy piwo Medcena. I co, spakowało nam? To by bardzo. No ja po prostu wiem, że to jest taka społeczność, no. Gdzie jakby typ mówi, zalegalizuje pokera, no i przy okazji tam kurwa odpalimy paru tych, tamtych i tych. I oni mają takie, mów głośno o tym pokerze. My tylko nasz Teresio nie obchodzi, tylko dawaj tego pokera zalegalizuj, nie? Co jest w ogóle absurdem. No tak, bo oni grają na swoje poletko. No tak, no ale jest absurdem. Ich reszta nie obchodzi, bo... Siedzą i tak w podziemiu i chcą pokera. No i spędzają na to 12 godzin dziennie, no i muszą się ukrywać i to, co sam zwróciłeś uwagę, to jest naprawdę sport. Dość powiedzieć, że stare pokerzyści są rozstawiani. Są ci, którzy są lepsi, są ci, którzy gorsi. Jeżeli to by był sport fartu... Czy no... inne sporty, że masz open bar? No. Ale ludzie by się wypierdalali przez skoki na płotkach. Open bar. Tak, ale za taki boks byłby ciekawszy, nie? Co nie? A ci wypierdolę. Co mojej dziewczynie powiedziałeś? Jest absurdalne, że jak gdyby tak, trzeba to jak gdyby kamuflażować i przeskakiwać przez te różne obręcze, żeby ale to było legalne. Ale ty na legalu grałeś, tak? My graliśmy na legalu, ale to wszystko jest takie... Że dostajesz znowu, że nie dalej nie wiesz, czy to jest na nie, o, byłem zapewniony, że wszystko jest 100% legalne, tylko chodziło o to, że ja na przykład. Ale też jak ci wręczali tę kokainę do ciebie. To jest 100% legalne. Ja byłem zapewniony, że to jest legalne. Tak, no, on mi to powiedział, był bardzo przekonujący. Gdzieś się zgubiłem? Co chciałem ci powiedzieć? O tym turnieju, że to sport, że oni się ukrywają, że Medcen. No tak, no.
No i tyle. Zgubiłem. Nie, powiedziałeś o tym, że dlaczego przegrywałeś. Znaczy, dlaczego o tej trzeciej zrezygnowałeś. Zdecydowałem się odejść, bo mi się już zaczęło nudzić. No dobra, ale... A, że to jest sport. Że to jest sport. O, to była moja myśl. Że przez to, że to jest sport, to co sam zauważyłeś, że mentalność i tak dalej, że zawodnicy są rozstawieni, fakt, że to jest dalej traktowane jako gra hazardowa, jest absolutnie skrajnie idiotyczne. Bo to jest czarno na białym, jakby gra sportowa, gdzie... Jak mówię, skoro masz ludzi, którzy... No dobra, lepszych pieniężnych, to już jest hazardowo. No ale wszystko... Każdy sport ma pieniądz. Jak grasz w tenisa, no to grasz o hajs. No ale nie ma tak, że idzie tenisistka i wraca kurwa bez butów, bo przejebała je na tenisie. Że chodzi... Znaczy szczerze? No. Dochodzi do takiej sytuacji. Pół mieszkania na przykład. No nie, no dochodzi do sytuacji, że nie, no ktoś... nie zarabiasz, a nie, że coś przegrywasz. A stara, w Formule 1? To musisz, zanim ty wejdziesz do bolidu, musisz 30 milionów zainwestować. No dobra, ale to są, no wiem, no ale to są sami milionerzy w Formule 1. A no to tutaj do kasynka możesz wejść biedny i możesz wygrać w chuj, albo możesz przyjść bogaty i przegrać w chuj. No tak, ale chodzi o to, że jakby twoja umiejętność będzie decydowała na tym. Jeżeli mi mówisz na przykład maszyny, które jakby klikasz i kurwa wyskakuje pieniądz, są legalne, a poker nie jest, no to dla mnie to jest absolutnie... niepoprawne. W sensie, że to jakby nie rozumiem tej logiki przez ani moment. A fakt, że gdyby to grasz... maszyny chyba też nie są legalne. Nie, no przecież na każdym kroku są maszyny. Kurwa, w solarium ostatnio widziałem taką maszynę. Co ty gadasz? No. W kebabie są takie maszyny. To jest dobre miejsce. No tak. Jak ci nie jesteś tak, jak na pół kebaba. Jakieś sosy do tego? Da mi pan 5 minut. Tak. Ketchup, żółtówkę płatne. Dograć za sosy. Tak. Nie, no maszyny są przystępne, no widzisz maszyny w różnych miejscach. Ja ci powiem więcej. Ja już nie chodzę do takich miejsc, gdzie widzę maszyny. Ostatnio na trasie się tak wkurwiłem. Że nie było maszyn. Stary, bo był ten, byliśmy na kacu i znalazłem, jak to się nazywało, żeby tego nie ten, było miejsce z grami. No, nie? No. Nie, tak takie, zajebiście. Ale arkadówki takie? No dokładnie, Cymbergaj i tak dalej. No. I wchodzę do środka. Okej. Okay. Dokładnie. Stary tam wyjdzie około. Jeszcze są te szufladki z pieniędzmi, pamiętasz to? Bo to na morzu jeszcze jest. A to, że spychasz złotówkę, że no? Że spychasz, tak. Że wrzucasz złotówkę i że może to zepchnie kolejny pieniądz. I czasem tam jest takie banknot 20-złotowy, żeby cię jeszcze zachęcić. Masz takie, ty, tam przecież przypadek jest banknot. Na samej górze są setki. Masz to, o, ja dopcham tę setkę. I to też jest dobra gra, bo ty już wiesz, że jak to wrzuciłeś, to następne jest coraz bliżej. Tak. Bo to jedno wypełnia. Ja nie chcę nic mówić, ale ostatnio nad morzem przegrałem 20 zł na tym. Na tym? Tak. I grałem za złotówki. Więc... Ale i tak miałeś pretensje do siebie. Źle wrzucałem. Źle wrzucałem. To jest gra umiejętności. Dokładnie. To jest... Kurde. To było tak blisko. Stary, ta setka już prawie wypadła. Tam nie ma możliwości, tak, żeby ona wypadła. Ja się miałem gorzej, bo ja setki tam rzucałem. I ona tak po prostu dędała, nic nie spychała. Kurde. To ty jesteś od tych banknotów. Tak, no. W ogóle tam chyba setka w ogóle nie ma, w sensie banknot chyba nie ma jak tam wypaść. Nie. Bo tam są otwory tylko na monety tam na końcu. Ja ci powiem, ja w jednej z tych maszyn dalej widziałem Walkmana sprzed 20 lat. Gdzie masz taki, ten Walkman nie był tu wrzucony niedawno. Teraz to 20 lat. Ty gramofon tam wisi. Nie jest nowa maszyna, nie? A ty byłeś teraz na trasie nad morzem i grałeś w jakieś te gry? Nie, cały czas chciałem w tego Cymbergaja pograć, bo ja to nawet taki całkiem spoko jestem. No. Ale nikt nie chciał ze mną grać. No, a ile Cymbergajek już tutaj nad morzem? Z piątkę no, teraz, nie? No chyba dwójkę. Okej, dwójkę też jedna okay. Gra, tylko wiesz, to jedna gra. Jedna gra jest do sześciu. Jest do jednego teraz, pozmieniali. Jedna gra. Tak, i nie wypada ci kółeczko, tylko zgnieciona puszka, nie? Po prostu grasz. Jest napisane Zero Waste, Eko Cymbergaj. Tak, no. Co? O czym mam pięto? Tak, jakiś ty po prostu robi dźwięki. Pupiu, pupiu, pupiu. Tu. A ty tylko stoisz. Tak. I tak, krążek wypadł, ale ja go dalej widzę, wypadł. 1-0, ale jest na stole. No to zaliczyło. Pipiu, pipiu. Maszyna się zepsuła. Nie no, ty też byłeś na tej trasie, nie? Byłem. Drogo tam nad polskim morzem. Stary, polskie morze. Ja w ogóle słyszałeś powiedzenie boniaki. Boniaki? Boniaki, znasz słowo boniaki. A, że te osoby, które korzystają z bonów turystycznych. Nie ma, to jest słowo, nie wiem czy dalej jest konkurs słowo roku, ale boniak. Jest, co roku jest konkurs słowa roku na SJP, PWN.pl. Masowo będę głosował na boniak.
Boniak jest najlepszym słowem tego roku. Bo Boniak, jak ja usłyszałem właśnie... Mi się jesieniara podobała. Co jest jesieniara? No to jest miłośniczka jesieni, taka, która już lubi kocyk, lubi kakałko, siedzi na chacie. Okej, okay. No dobra, spoko. Boniak? Tak. Boniak jest dużo lepszym słowem. Bo Boniak, stary, nie dosyć, że rymuje się z łoniak. No ale wiesz, że to będzie tylko chwilowo. Znaczy... Te osoby, te bony, wiesz, one są chyba do 2022, czy do... No i dlatego powinniśmy w tym roku głosować. Szybko, żeby wygrał. Nie no, jak ja usłyszałem słowo Boniak i na początku nie wiedziałem, o co chodzi, byłem takie aha, jakby ten... Ja pierwszy raz słyszę z twoich ust, ale domyślam się, o co chodzi. Ja od razu, jak ktoś mi jakby zarzucił, jakby od razu zrozumiałem wszystko, co muszę wiedzieć o Boniakach. ja już jestem w stanie spojrzeć, patrz jaki kurwa Boniak. Ty widzisz to od razu, nie musisz znać tego słowa, aha, nie musisz wszystkiego rozumieć. Czyli wiesz, co rozumiesz, co tam się... No Boniak, no ty... Słowem Boniak. Boniak, wie. Ciepłe piwo, wiesz... Ciepłe piwo? Tak, ciepłe piwo. Och. Wiesz, ze swoim prosiakiem na wakacjach, ze swoją trójką dzieci, z, wiesz, no i z Boniakiem, ale ma 5 stóp. Musi mieć dzieci, bo za to były bony. No tak, no, więc jeszcze jest trochę starszy. Może być. W zasadzie jakby wszędzie pretensje są, jakby nigdy wina nie, jakby, jest głośny, bo ktoś mu coś, kurde, wiesz, ktoś jest pretensjonalny. Jest pretensjonalny. Przepraszam. Ktoś nie umiał się zachować, nie? Ktoś się wepnął do kolejki, w której on był wcześniej, wiesz, zobacz, jest jakby... I też przy okazji on się wpycha. Ktoś mu parawan obok jego parawanu stawia. Dokładnie. No to jest, no, stary, no to jest Boniak. No. To jest Boniak, który do kebaba prosi więcej cebuli i więcej cebuli i sosu. Mniej mięsa, więcej cebuli po prostu. Tak. Może jest, tak jak jest kebab samo mięso, kebab sama cebula poproszę. Tak, no. To jest taki typ, który na przykład wchodzi do kebaba i ma takie... większy jest w bułce czy w cienkim? W bułce. To weź mi zapakuj go do cienkiego, ale żeby był tak samo duży. Weź mi daj w bułce i dorzuć tam bułkę i tam dopiero kebaba, dobra? Weź kebab w bułce. A te sosy są za darmo, no? A mogę na wynos? Nie, czekaj. Mam taki pojemnik pełny, tylko pan. Helena, daj termos. Pan mówi, że za darmo. Tak, no. Zamawiamy, co? A propos? Twoja Helena się odezwała. A propos bycia Boniakiem. No musimy to dobrze wycurklować, bo moim zdaniem trzeba coś zamówić tak, żeby było wycyrklować. Na więcej... Wycurklować. Że coś z córkę byś tam chciał. Sędzia! Drugi raz! Sędzia! Chciałbym, żebyśmy zamówili na między streamem. Dobrze, na post-streamium to się nazywa. Nie, na między-streamium. A, między-streamium. Na między-streamium. Aha, dobra. Tak, a że nie chcesz jeść na post-streamium? Część takie post-streamium, że tylko jemy przez godzinę? Nie, no na między-streamium trzeba to ogarnąć, a ile, więc... A ile już trwacie? Tutaj godzina, ale mieliśmy też introsy leciały z dychę. No to ja proponuję zamówić tak, żeby to było na godzinę 20:30. O nie? A, co? Może myślałem, że się zacięliśmy, a to ja po prostu się nie ruszałem. Czasami co? Też tak może być. Czyli na 20:30 i do 20:30 ten. Ej, a macie tutaj te karaibskie burgery? Macie karaibskie? No, macie to? To ty, a może burgery. Ktoś słucha naszego streamu i ma prowadzi restaurację. I chciałby ją zareklamować teraz. O kurwa, dobre. Dobre? Dobre. Wiesz co, szczerze? Nie, bo trzeba adres podawać. Trzeba adres podawać i się tak trochę poczułem jak taka instagramerka, która wchodzi do restauracji i chce coś za darmo. To jest najgorsze. Tak, no. Wiesz co, pierdolimy twoją restaurację. Słuchaj, jeżeli prowadzisz restaurację, to chuj ci w dupę, tak, no. Sobie sami zamówimy. Tak. Powiedz nam gdzie jest, to już spalimy. Nie, tak to nie. Sorry. To jest niczego go nie nauczyłem. Przepraszam, cały czas lubię palić restaurację. Wszystko lubisz palić. Piotrek. Co ci mogę poradzić? No, ale to... Co chcemy? Ja bym chciał coś na talerzu. Stary, jeżeli masz talerz, no? Wszystko co zamówisz będzie nie, na talerzu. Nie, ale chodzi mi o to, że nie chcę burgera, nie chcę pizzy. Ale burger jest na talerzu. Nie, burger nie jest. Burger bierzesz do łapy. Aha, że chcesz takie, co jest na talerzu i zostaje na talerzu. No tak, coś na talerzu. Takie, co wylizujesz tylko z talerza. Wiem, co chcę. Boże, co chcesz? Przepraszam. Bardzo ale chcę. Się podjarałeś. Sushi. Sushi? Tak, no. Ale co, coś świętujemy? No. Co? Zamawianie sushi. Udało się zamówić sushi. Dawajcie, jesteś trzech. Ja odpadam. Dlaczego odpadasz? No, nie chcę. Co ty nie chcesz?
Już zostało zamówione. Ja lubię świętować sushi czy coś. No to dzisiaj są moje urodziny, sobie wyobraź. Nie są. Ale twoje były niedawno. Ale nie są dzisiaj. No ale ja ci chcę uczcić je sushi. Dlaczego sushi musisz mieć na ceremonię? No bo to fajne jest danie takie. Takie droższe, takie nie za wiele się najesz, możesz, ono nie, możemy kupić tanie, możemy tanie, duże sushi kupić. Nie ma czegoś takiego. Jest no, tanie, duże. Nie ma tanie. Jest duże. Nie. Jest duże i jest tanie. Nie jest. Nie jest dobre. Ale to my mówimy to lepsze, a ty będziesz miał takich małych, dużo tych futomaków. Czy ty chcesz sushi, Magda? Nie chcesz sushi. Magda nie chce sushi. O Boże, jaki goryczkowy jest ten pils wasz. To jest z tego browaru Jedlinka. Pilsik, jaśnie książę. Sałda? Ciekawe. 5,4. Alko. Jak? Dobra, no nie wiem, no zamów cokolwiek, no. Ja jestem za tym burgerem z Karaibów, jak coś, jeżeli chcesz. Nie, z... tajskie. Co tajskie? Tajskie jedzenie jest na talerzu. Tajskie jest na talerzu. Ale to ty chcesz na talerzu, ja nie... A ty chcesz tylko burgera? Jaki ty jest? A nie może być tak... O chinolu też ten. No to chinol. Chinol za mną. To chinol. Ale tajskie to nie chinol. No ale to jest taki... Co chcesz? A ja chcę takie chamskie chińskie. Ja chcę kurwa kulki w cieście. Znamo, ja też chcę kulki. Chcecie kulki? No. Dobra. Tak. No i mamy. No. I ogarnięte. Ja też poproszę kulki. Co swoją drogą, ja naprawdę myślę... Co myślisz? Że dostawca kulek w Warszawie no. jest... Bogacze. Może być jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. O czym ty gadasz? No, kulki jaka jest ta w Chińczyku. Teoria? No. Kulki w cieście słodko-kwaśnym. Tak. W każdym Chińczyku. Albo w cieście kokosowym. W cieście kokosowym, ale to jest w każdym Chińczyku, one są dokładnie takie same. Ty to rozkroisz, jest taka sama kulka, kwadratowy kurczak w środku, w sensie jest jakby taki paskudny kurczak. Tak. Ten. Każdy z Chinol dostaje to jakby, to jest mrożone. W sensie to nie jest tak, że on to sam robi. No, to jest widać po produkcie, że to jest po prostu coś, co oni mają na zapleczu i tak. W każdym chinolu, w całej Polsce masz kulki. Robione dokładnie tak samo, co mój wniosek. Że to jest producent. Jeden koleś. Jest jeden koleś. Jeden dystrybutor kulek na całą Polskę. I stary, biorąc pod uwagę, ile kulek się je w Warszawie, i teraz Warszawa jest jednym z miast w Polsce, takich miast... Takich miast to jest największe dużo. Miasto w Polsce, od tego no. zacznijmy. No to jest stary, ja myślę, że jakby typ, który dostarcza kulki, tak. może być jednym z bogatszych ludzi w Polsce. Ja myślę, że pierdolisz. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Wpisz w Google typ, co dostarcza kulki. Weź właśnie. Weź. No sprawdźmy to. Czy możemy... Rzeczowe wyszukiwanie. Poczekaj, Google. Możemy wprowadzić nowy segment? Tak, jaki? A, mieliśmy te tunele jakieś tak. internetowe. Ostatnio odkrywaliśmy. I to był super. Nowaka ten. Odkrywaliśmy. Ja bym chciał. Kto jest producentem kulek w Warszawie? Nie, w Polsce. Polsce. Skąd się biorą kulki w Polsce? A nie jesteś przekonany, że oni mają po prostu z makro albo z czegoś takiego, że nie. z sieciówka? Nie, tego nigdzie nie widziałem oprócz chinolach. No ale masz kartę do makro? Byłem nieraz w makro. Aha. No byłem w makro. Przepraszam. No byłem w makro, no byłem w makro. Ja nie wiedziałem, że z taką śmietanką przedsiębiorstwa mam do czynienia. I chodzisz cały czas po makro. To jakby, wiesz, to wszystko tutaj to było kupowane... To było 15 kanapek. Tych obrazów tutaj mam 10 w tym pokoju, nie? Dokładnie tak, takich samych. W innej sukience jest tylko. Inny kolor skóry. Wygląda jak na WhatsAppie lub innych komunikatorach wybierasz emoji i możesz dobrać kolor skóry. Nie ma kto dostarcza, są po prostu dużo przepisów. Nie, no nie, musi być. Nie chodzi nam o domowe kulki. No. Nie, no ja wiem, napisałam, że dostawcy. Nie, no to po pierwsze dostawca, nie dostawcy. Tak, bo to jest jedna osoba, to jest jedna firma. Ale to musimy robić tak, żeby ludzie też widzieli ekran. Ale co? Ja nie będę tego googlał. Ja to mogę googlać. Nie, bez przesady. Nie. No ja, ale ja wam nie ufam. Bo ty pewnie wpisałaś kulki i ci wyskoczyły... Kurczaka w cieście kokosowym, dostawca. I co ci wyskoczyło? A widzisz, no, jesteś zaciekawiony. No właśnie same przepisy, no. No to weź daj minus no. przepis. W sensie bez spacji, tylko daj minus przepis w wyszukiwaniu i wtedy usunie ci wszystkie wyniki, które mają przepis w nazwie. Ale to też nam wyminuje artykuł przepis na sukces. Tak, bo tych jest mnóstwo. Nie, no chodzi o to, że jakby gdybym ja pisał o tym gościu, no. który jest jakby, wiesz, milionerem tak. kulkowym, który napisał, jak zrobić przepis na sukces. Musi być ten suchar, nie? Ale pan Waldemar wydaje... zrobił przepis, to jego przepis na sukces. Kulki. Na Marywińskiej pewnie jest dużo, nie? Czego? No. Albo weź w ogóle zadzwoń do Sao Thompsona
I się spytać, skąd skąd ma kulki? Nie no, bez kitu, no jeżeli robimy dochodzenie, to trzeba tak dochodzenie robić. Magda, no? Za co ci płacimy? Czy ktoś może w Warszawie prowadzi Chińczyka? To też jest może jakiś sposób, żeby się dowiedzieć. To ciekawe, no? Tak, no zaraz zobaczymy. Odpowiadajcie. Odpowiadajcie ludzie, no. A w międzyczasie, bez kitu, zadzwoń do Saldonsona, zamów i tylko się spytaj. Tak, ktoś tak przy okazji, kulek, no? A propos. Nie, no to jest normalne pytanie. No jak idziesz jakby do sklepu z rybami, to się pytasz, skąd jest ryba. Mhm. No nie? No pytasz się. No, ale oni zawsze ci kłamią. No i zobaczymy teraz, co nam skłamie Saldonson. Który notabene jest bardzo dobrym może powiedzą, sami robimy. I co wtedy? Nie robią tego sami. Nie robią tego sami, bo zobaczysz nasze kulki, będą identyczne. Co prawda to one są z tej samej restauracji, więc powinny być identyczne. No. Ale możemy sprowadzić eksperyment. A pamiętasz, jak zamówmy kulki z każdej innej restauracji i porównajmy je. Zobaczymy, które... Zacząłeś od tego, że jesteśmy głodni. No nie, że jesteśmy testerami kulek. Z całej Polski. Nazywam się Piotr Krzymowski, jestem testerem kulek. Od zawsze. Mnie to interesowało. I wiecie co? Mam już na swoim koncie 200 posiłków. 200 różnych restauracji. Kulki są z jednego miejsca. Dalej nie wiem, co to za miejsce. Tak. Dochodzenie wciąż trwa. Tak. Po okruszkach próbuję dojść do celu. Masz takie, że wiesz, te są świeższe. Fabryka jest blisko. Skąd się bierze sos? Sos też jest taki sam w każdym Chińczyku. Sos to jest woda plus... Ta jaka jakby w kinolu pracowała, przez chwilę twoja jurysdykcja wyszła, tak? Coś ci nie wyszło, Magda. Sos to jest woda, się wyjebała na drugim składniku. Drugi składnik już... Tak, no. Magda, co dzień bierze szklankę sosu, pije przed snem, nie? Ludzie mówią, że ten sos jest niedobry, nie? Ten Karol Kopiec, on zrobił szklanka do połowy sosu pełna. Ty w ogóle, ja widziałem, że ty tam sos, to pijesz szklankami. Ty nie możesz. Sosu tylko trochę wypisz. Ty zawsze szklankę no, sosu pijesz. Myślę, że to jest samo ciasto kokosowe, w którym się robi banana i ananasa. Jako deser. No ale że to jest kupione nie. Ciasto? No. Że ciasto jest po prostu zewnętrzne, kupione? Moczą i wrzucają do... No dobra, ale to jak tłumaczą kwadratowość kurczaka? No to po prostu może sobie sami kroją, co? Kroją w kwadraty kurczaka. Szumer nie lubi łatwych rozwiązań. Nie, 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 nie. Jest jeden dostawca. Nie, ale chcecie mi powiedzieć, czyli wasza teoria jest taka, że każdy Chińczyk robi swoje kulki. Tak? Mają swoje ciasto, swój kurczak i każdy jak nie, właśnie się dowiedzieliśmy, że możliwe, że mają ciasto zewnętrzne. Zewnętrzne ciasto, zewnętrznego kurczaka. I tak? Łączą to i łączą to sami w swojej knajpie. Tak. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Za dużo kulek zjadłem w całej Warszawie. Tak. I żeby... są zbyt podobne do siebie. Są zbyt podobne do siebie, dokładnie. One jakby, dokładnie, są zbyt podobne do siebie. A może po prostu nie widzisz różnicy? No dokładnie o tym mówię, nie widzę różnicy, są zbyt podobne do siebie. No. Czekaj, gdzie ty taki ton głosu miałeś, jakbyś coś miał? Nie, no może, no? Wiesz, są różne te kulki, tylko ty nie dostrzegasz ich różnic. Czaisz? Jak miałeś z tymi czarnoskórymi, pamiętasz? No tak. Nie dostrzegam różnicy między nami a nimi, tak? O to ci chodzi? Tak, chodziło mi o to. O, tu znalazłam na przykład hurtowni. No! Zaczyna się. Popsy z kurczaka mrożone, wszystkie tak samo wyglądają. Kilogram kosztuje 28 zł. 28 zł? 28 zł? A możesz tam linka przesłać, żebyśmy to zobaczyli tutaj? A możesz ten zamówić? Nie, produkt nie dostępny. Niedostępne ziomy. Za 28 zł, to wszyscy ciekawe. Wszyscy wykupili. A ile myślicie, a ile gramatura jednej kulki? Jaka jest gramatura? W sensie... To jest kilogram mrożonego, więc jedna kulka to pewnie jakieś co? 15? Czyli jedno danie to pewnie z 300, nie? No. Co jest, Szumek? Co się zaczęło? Że może własnego Chińczyka otworzę. Ale produkt niedostępny. O kurde. A jak te twoje sauny, co? Masz jakiś pomysł na nowy kolejny wałek? Biznes? Tak. Sauna? Chińczyk obok. Tak, no. Nie, w tym samym miejscu. Z tej samej temperatury. Grzejemy chinolem tę saunę. Stary, wali chinolem w saunie. Nie, że ten piec, który jest potrzebny do wypieczenia kulek, tak, też to jest ogrzewa saunę. To jest ten sam, co do sauny jest. No i stary, masz dwa... Że ludzie przychodzą do ciebie, a przepraszam, będzie jaki zapach? Świerk? Czy sosna? Czy jodła może? Taki bardziej słodki? Bardziej słodko-kwaśny, bardziej w ten celujemy. Tak, no.
Ale, czy ma pan wody? Oczywiście, że ma. Oczywiście. No dobra, okej, okay. Czyli wejść do salny, która wali siraczu? No ja wiem, że jedna rzecz, której nie możesz robić w saunie, to polewać kamienie wodą. Jak to? Bo... Czekaj. Muszę zadzwonić do wujka. No co? Nie, bo to jest są bardzo... ważne rzeczy do powiedzenia mu. Tak, wujek już... Wujek, tak. Okazało się. Okazało się, że nie można. Robiłeś to kiedyś? Nie, pierwszy słyszę. No bo chodzi o to, że to jest zawsze, wydaje ci się, dobry pomysł. Ale wódą, skąd bierzesz wódę do sauny? No jak jesteś w saunie, to zazwyczaj jest woda, no. Tak? No. Ja ostatnio byłem w saunie właśnie, na tym wyjeździe. No w jakiej saunie? W Murza Sichlu byłem. No ale będziesz dziewczyną. No z żoną. No. No. A gdybyś poszedł... Sorry, czyli zamknij się, kurwa. Spokojnie stary, dociągniemy 6 godzin tego streama, ona nigdy nie usłyszy go. Teraz musimy grać na czas. Ja słyszałem o twojej historii pokerowej, może być ciężko. Będziesz miał takie, dobra, zmęczyłem się, żeby kryć ciebie i twoją dziewczynę, Rejent. Oddaję wszystkie żetony, kończymy. Że, no jak jesteś na jakimś takim kawalerskim czy coś, czy jakiś taki bardziej... A to kawalerski do sauny? Kawalerski paintball. No i później sauna. Ja na 15 typami wchodzisz do pomieszczenia szczerze, i siedzicie ja bym się totalnie, nie, w sensie wydaje mi się, że jest dużo kawalerskich na saunie. Co ty tak. Gadasz? No? Brzmi jak tak naprawdę chujowy no. Kawalerski. Ja, no, ja byłam na fajnym saunowaniu, że sauna pływała na jeziorze. Że domek, sauna pływała na jeziorze? Domek pływający i była pani, która nas też takim biczowała nas, bo to tam później skórę pobudza do tego. Dość powiedzieć, że ja powiedziałem Magdzie, że to sauna, ale Magda była po prostu zbierała... Czyli te twoje lochy się udały, tak? Tak, no, po prostu... Tak Magda była biczowana i miała takie fajne to sauna. Fajna sauna. Fajna sauna. A było ciepło? Nie. Nie. W kurtkach byliśmy. Tak. To witki były, to się witki nazywa. Ta sauna? Nie, to biczowanie. Chodzi mi o to, że na kawalerskim wydaje mi się, że sauna jest nie najgorszym pomysłem. Dlaczego? Przecież możesz, jak za dużo popijesz, twój organizm może, nie wiem, zasłabnąć w takiej saunie. No i to jest dobra beka wtedy, jak ktoś zasłabnie. Jak na kawalerskim ktoś zasłabnie w saunie, to nic mu się nie stanie, no. No nie, a będziesz miał dobrą historię. Masz pamiętasz, jak Ryszard zasłabł w saunie? No pamiętam, dzisiaj jest jego pogrzeb. Pamiętasz, jak zasłabł 4 lata od tego. Zadzwońmy do jego wdowy, co u niej słychać? Znaczy wdowy, no kurde. Jeszcze się wtedy nie ożenili, był tydzień do ślubu. Następnego dnia był ślub, więc wie. Kawalerski, sauna jest na propsie. Co więcej, no, ale... ja jestem gotów powiedzieć, że na swój kawalerski, nawet nie wiem, czy nie wolałbym sauny, nie, już mówię potencjalnie, hipotetycznie, gdyby... Kiedy idziemy? Kiedy idziemy? Ja tylko na saunę chodzę, jak jest ceremonia, Sebastian. Okay. A będziemy jedli sushi? Tak, no. W tej saunie? Będzie sauna i sushi i to będzie najlepszy kawalerski świata. Nie, no mówię, że ja bym wolał mieć saunę niż paintball. Ale na kawalerski? Tak. Paintball jest nudny, no. Zawsze się psuje. Tak, zawsze się mają problemy z tymi karabinkami. Stary, 10 razy byłem na paintballu, zawsze było coś popsute. Poza tym... Zazwyczaj twój cel. To na pewno też jakby to... I masz motyw taki, zawsze masz motywy ludzi, a za bardzo boli. Tak, i później masz o to chodzi z tymi ludźmi. I z dupy te kulki nie lecą. I później masz ludzi, którzy mają takie, właśnie tak jak ja, za mało boli, ta kulka leci jakby bez sensu. A, to ja mam ten motyw, że... Przecież ja strzelałem, prawie trafiłem, o czym ty pierdolisz. Ciebie to nie powinno być. Jak ty mnie zabiłeś 2 minuty później? To ja ciebie zabiłem wcześniej. Wszyscy oszukują. Tak, tak, wszyscy oszukują. Oczywiście, że wszyscy oszukują. No. Tak, przecież ja cię strzeliłem, jakim cudem teraz mnie strzelasz. Dlatego te kulki powinny być jakby metalowe. Powinieneś naprawdę umierać. Tak, no. Że jakby robimy paintball, ale jakby bez farb. Tylko... Rozumiem, jak zostałeś trafiony, to że nie to, że oszukujesz na zasadzie. Słuchaj, jak masz kule prawdziwe, nie ma oszustw. Tak, no. Nie ma oszustw. A czekasz takiego gościa? Wcale nie, no w nogę dostałem, widzę, że... Nie, wcale nie. Na 3 metry takie ciśnienie, wiesz, Małgorzata.
Nie, nie, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Musisz się cofnąć do flagi, no stary, widać, że krwawisz. Nie, nie, chyba ty kwaś. Ty. Tak. Nie ma w głowę. Nie ma w głowę. Co ci mówiłem, stary? Co ci mówiłem? Słuchajcie. Słuchajcie, typ chodzi, wszyscy przestańcie strzelać. To, ogólnie paintball, niby fajna zabawa, ale jest smutny, bo tam, a ja nie wygrałem, albo nawet jak wygrałeś, to i tak to jest smutne. A tak byś zostawał sam. Tak. To by było najbardziej smutne. No wiesz, tak jeszcze wiesz, rozrywałeś wszystkich, no to co, idziemy do sauny! A nie, idę sam. Nie, no tak, najpierw saunę trzeba zrobić, no. Najpierw saunę. I się okaże, że ten typ, który zemdlał, tak naprawdę wygrał. Co mnie ominęło? Tak, że wszyscy siedzą w tej sali. Wszyscy siedzą w tej sali, bo nie chcą iść na paintballa, nie? To co, idziemy? Nie, nie, jeszcze nic. Ty słyszałeś? Podobno jest żywa amunicja. Ale my nie będziemy żywi po tej amunicji. Czy ty miałeś kawalerski? Nie miałem. Nie miałeś kawalerskiego? No tak, no twój ślub był też taki udawany trochę, co? To nawet nie jest moja żona. Tak. Zrobiliśmy to z kwestii podatkowej. A kto był twoim... Sarna? Sarna, mój przyjaciel. I czemu cię nie zorganizowało kawalerskiego? Nie no, byliśmy na takim, wiesz, wyjściu. Był kawalerski beze mnie? Ale nie było kawalerskiego nie? Było takie szybkie, na szybko wyjście zorganizowane. Takie, że hej, co robisz o 18? Nic, no to dawaj. Aha. Tego typu. I gdzie poszliście? Na saunę. Na saunę? Na saunę. Na sushi, stary. Na sushi. Sztos było. Tak. Celebrowaliśmy jak się tylko da. Co robisz? Po prostu na miasto w Warszawie wyszliście, tak? Tak. Wiesz, jakiś strip club, jakieś kurwy, wiesz. Mhm. A Kasi nie mów, dobra? Dobra, no stary. Nigdy się nie dobił ode mnie. 6 godzin przyciągamy, nie? No to też jest w ogóle ciekawy element kawalerskich, nie? Że jakby... czy są, tak, że są niektóre te kawalerskie, gdzie są kurwy, naprawdę. I jakoś to jest takie społecznie... Myślisz? No. Nie, to chyba dziwne jest. Ja bym się czuł dziwnie. Z czym? Z kurwą. Ale ty byś się ogólnie źle czuł z kurwą. No tak, ogólnie no bym się źle czuł z kurwą. No ale jest motyw, że ludzie, którzy dobrze się czują z kurwami... No. Ale często to jest tak, że wiesz, że masz kumpli, no, robią ci kawalerski i dwóch kumpli się dobrze czuje z kurwami. I narzuca motyw kurew na cały kawalerski, nie? Z drugiej strony, no, motyw kawalerskiego, że na przykład 10 typa wychodzi na miasto. Tak. I jakby, że masz... Sorry, no, imprezy potrzebują przeciwnych płci. Tak samo jak gdy tak, panieński, jak gdyby, no myślę, że 10 dziewczyn w jednym pokoju, no to też jest nudne. Rozumiesz, jak idziesz na menaż 10 typa... Myślę, że właśnie dziewczyny lepiej sobie radzą. No, totalnie. Wątpię. Znaczy nie, wątpię, że one myślą, że lepiej sobie radzą. No chodzi o to, że stary, jesteś na kawalerskim, jest jakbyś taki jakiś motyw, że faktycznie nie zaprasza się dziewczyn. Nie? W sensie, że jakby, że nie możesz mieć koleżanek. Na tym to polega. Dokładnie. Nie dziwi mnie to, że później kurwy wpadają. Wiesz co chodzi? Jak masz 10 typów. Tak, same kurwy wpadają. Ty, coś mnie tu ciągnie, tu czuję jakoś za dużo chłopa, chyba se wpadnę tam. Nie no, po prostu chodzi mi o to, że jakby, no powinno być coś pomiędzy. Co to znaczy? Powinno być coś takiego, że dziewczyny do kawalerskiego. A, że tak, no ale... Tak, ale chodzi o to, że ale to nie myślę, są... żebyśmy szybko weszli, wiesz, w strefę Billa Cosby'ego. Żebyśmy je dragowali. No żeby ludzie nie... Jakby były nieprzylotomne, to byśmy je jebali. Elo! Już wiem, co zrobić na jego kawalerski, Magda. Okej. Znaczy, dzisiaj Bill Cosby party. O nie, złego drina wypiłem. O nie. To miał być dla nich. Chodzi mi o to, że my ludzie, znaczy typy po paru, wiesz, whiskaczach by nie ogarniali, że te dziewczyny to tylko są, wiesz, do oglądania, a nie do dotykania. Czyli to by musiało być takie bardziej gejsze. Co, w kimonach? Żeby były poobierane? No, stary, stary, poczekaj, to jest kawalerski z gejszami, no, jest kozackim pomysłem, bo masz wtedy tak, po pierwsze, ale sushi absolutnie pasuje. Ci jedną rzecz, no, ochroniarz, no, i wchodzę w to. A, że ty zatrudniasz ochroniarza? No nie, tak, że jesteś, no, ochroniarz dla tych dziewczyn, no, i robimy cały motyw, wiesz, tematyczny, kawalerski, no. No, że są gejsze, jest sushi, totalnie zajebisty pomysł. I on nawet nie jest ochroniarzem, tylko jest Donem. Czy Daną, sorry, Dana się nazywa. Dana? Nie, Dana to chłopak gejszy, to mąż gejszy.
Ale tam są... Nie ma żadnych mężów. Nie, no gejże mają mężów. Nie te, które są. Okej, ale podoba mi się motyw. Japoński, tak. Że robimy japoński kawalerski. Ale nie taki oryginalny japoński, tylko taki jak sobie Europejczycy myślą. Nie chciałbym autentyczny japoński, absolutnie nie. Chodzi o takie, że na przykład samuraj będzie taki, wiesz, taki jak z gier komputerowej. Tak, wyciągamy rzeczy tak. Z XIII wieku, macie. Tak, no. Co jeszcze można? Jakiś hentai tam się wpierdzieli? Wiesz, co to jest hentai? No to japońskie porno? Tak. No. No to dobrze mówię. Co ty się na mnie tak dziwnie? Mówisz, hentai się wpierdzieli. No. Jakbyś miał się jeść. Jakiś... Hentai się wpierdzieli. Pałeczkami się hentai wpierdzieli. No, na pewno trzeba mieć jakiś element, że ośmiornica kogoś rucha. No to Walosa zatrudnimy i on wymyśli. Tak, oczywiście, że tak. Walos, jak Walos przyjdzie, nie rucha. Tak. Walos, nie ciebie. Czekam, Walos. Myślałem, że nigdy nie zapyta się. Słuchajcie, ja mam 15 projektów. Wybierzcie sobie któryś z nich. Jaki macie budżet? Bo tu mam z takiej niższej rangi, tej z wyższej. O. To jest bardzo dobry pomysł na twój kawalerski. Japoński klimat kawalerskiego. W ogóle tematyczne kawalerskie. Tak. Tego brakuje. To jest zajebista nisza. Tak. Nie? No. Na przykład masz jakiś tam fanów kina i robisz, wiesz, w zależności od danego reżysera. Tematyczny wieczór kawalerski. Okej, okay, podoba mi się. No. Ja bym szedł bardziej szalone takie strony. No to szalone, że na przykład odgrywasz jeden z filmów. Na przykład. A! No. Jaki? W sensie jest na przykład Terminatora? No nie, Terminatora. Tak, że koleś się budzi w radiu i jest, że... a nie, sorry, to Terminator. Pomylił mi się z Wojną Światów. Wojna Światów by była lepsza na kawalerski. No tak, tylko no to wysoki budżet by musiał być potrzebny na to, żeby zniszczyć świat. Ciomek, ci ludzie, do których uderzamy, mają takie pieniądze. Ciekawe. No ja wiem, że na przykład, w sumie nie wiem, czy to jest moja historia do opowiedzenia, ale mamy wspólnego ziomka, który zrobił kawalerski na Ibizie. I no. Jakby, wiesz, chłopaki polecieli na 7 dni, Ibiza, melanż, we going to Ibiza. Tak, no. Siciliano. Zupełnie się nie dziwię, że cię nie zaprosili. Powiem ci szczerze. A to mój tu znajomy również. Okay. Tak. No. Teraz czuję. Gdzie na przykład sobie myślę, że 7 dni na Ibizie. No. Spoko. Na pewno jest jakby git. No, ale? Że ja absolutnie szczerze, nie wiem jak bardzo publicznie powinienem o tym powiedzieć, mm-hmm. Ale że ja na przykład na swój kawalerski w przyszłości... Nie lubię obcokrajowców. Wiesz, pod komik dookoła się. Tak. Ja nie lubię cudzoziemców. Taki tagline. Nienawidzę innych kultur. Piotr Szumowski. Żeby po pierwsze zainwestować bardziej w dzień. Nie? Okej. Że chodzi mi o... Czy to sport, czy to na przykład spływ kajakowy, czy to na przykład coś bardziej ekstremalnego. Po prostu, że nie wszystko musi się nocą dziać. Że dużo rzeczy fajnych... Ty też pamiętaj, że ty byłeś w robocie. Ten pub crawling. Tak. Że non stop napierdalałeś puby w nocy, więc to by się chyba to przyjadło też, nie? Ja, i szczerze, ja nie mam... Ja, wiesz, ja stary z Magdą jestem od 6 lat. Z Magdą? No. Od 6 lat? No. Wiesz, stary, gdzie ja pójdę na melanż? Ja od 6 lat... Od 7 lat jestem z Magdą. Ja dramat. Wow. Ej, stary, chodzi mi o to, że jeszcze jakby, no co ja zrobię na melanżu, wiesz, no, chodzi? No. Jakby to nie jest mega. Wyruchasz kolejną dupę i znowu powiesz o tym Magdzie. Znowu Magdzie powiesz, no ile Magda może słuchać o tych kolejnych. Powiedzisz, że ty jej nie widzisz, ale ci gwarantuję, ona się świetnie bawi. Ja stary, żebyś sobie nie przerywał. Ale cię nie odwraca. Ale się nie odwraca. Ona się bawi tak dobrze, jak myślisz. Okej. Okay. O kurwa, otworzyła się. Magda, otwórz ten nóż! Właśnie słyszę, że Prosecco otwiera. Więc na przykład mówię o też jak gdyż, na przykład jakieś psychodeliki. Ale wiesz, że to nie jest legalne. No wiem. Chyba, że w tym kraju, do którego się leci, to wtedy jest. I zrobisz to w naszym kraju, no. A że w naszym kraju? Tak, no. Nie, no chodzi mi o właśnie, że jakby pójść w tą strefę, w sensie, że właśnie za dnia, przygody i tak dalej, powiązanie z naturą i później, wiesz, wieczorkiem melanż, znaczy na pewno trzeba. A nie, a teraz mówimy o tym, jakbyś chciał, żeby twój wyglądał kawalerski, czy taki, co usługę można by sprzedawać ludziom? No, myślę, oba. I swój? Oba, no, i no tak, no, w sensie... Ale gdzie byś chciał? Na pewno są firmy, które zajmują się kawalerskimi, nie? No właśnie ciekawe. Wgoogluj to.
To jest Google. No a może właśnie odkryć. Ale ja bym chciał zobaczyć ofertę. Chcę zobaczyć, czy mają... Kiedyś chciałam to robić, to powiedziałeś, że Magda przecież tego jest mega dużo. Tak się powiedziałem kiedyś? Tak, to ja chciałam organizować panieńskie. No, a sprawdź teraz. A i moja żona też to chciała robić. Organizować panieńskie. I też jej powiedziałem, że jest mega dużo, ale nie googlowałem. To za... Ty, no, ale powiem ci szczerze, Magda, jeżeli ja ci myślałem, że tego jest mega dużo i ty tego nie zgooglowałaś... Tak, to twoja wina. No, nie, jakby... nie zgooglowałam to, jest przecież przed chwilą bym powiedziano, przed googlaniem. A, że jest mega dużo tego. No. Okej, okay, czyli nie to, że masz pretensje do mnie. Nie, tylko że mam... Bo to tak zabrzmiało, jakbyś mi powiedziała, że zniszczyłem ci karierę potem, jak ci powiedziałem, że jest tego mega dużo. Tak, nie, powiedziałeś, że jest tego dużo, ja to sprawdziłam i jest dużo. No dobra, okay, no i ja bym chciał zobaczyć po prostu ofertę kawalerskiego, co obejmuje. Czaisz, że mają saunę? Opcjonalnie sushi. Gejsze. Mogę tak się nazywa strona, nie? Sauna sushi gejsze.pl. Sauna sushi gejsze kawalerskie.pl. Mamy coś tam? Mamy jakieś wyniki wyszukiwania? Już tam. Ty, ja też dodam, że za 25 minut będzie jedzenie i powinniśmy zacząć odpowiadać. A tu czekaj, właśnie Magda, wysłałaś pytania? No. Wiesz, już mam świeże rejenty, mam jeszcze zapomniane z maila. No ale to jakby chcemy zrobić dzisiaj po streamie, nie? No chcemy. No to żeby to też miało jakby jakąś energię i... No dobra, to ziomek, to co powiesz, że pokażę tobie zapomniane z maila jedną rzecz. Bo jest, dobrze. Bo jest... Dobra, pokażę ci kilka rzeczy. Będzie szybko, będzie szybko. Dostał palec i całą dłoń by teraz co? No. No trochę tak jest, dobra. To lecimy zapomniane z maila. Dobrze. Lost Connection. Aha, nie ma żadnego Lost Connection. Historie Szumowskiego zmieniają się. Limuzyna z tancerką go-go. O, what? Minibus. Poczekaj, to jest ciekawe. Limuzyna z tancerką go-go? Tam nie wiedziałem, że limuzyny są tak wysokie. Nie, bo ona wystaje... Nie, limuzyna z tancerką plus go-go. A plus go-go. No tak, no to jest klasyka. A czujesz, że w limuzynie ona po prostu wystaje i widzisz jej nogi? Jak... Tak. I ludzie co przyjeżdżają tylko widzą, że ona tańczy. Tak. Może być kolacja z tancerką. Kolacja z tancerką. To chce z nimi myśl, jeść. No. Nie, to fajne, bo to jest sushi się też można jeść z nagich kobiet, nie? Och. To jest cała taka... No jest, jest jakaś taka. Las Vegas. O, a jaki jest pakiet Las Vegas? Czy ja? Shot dla każdego. Czy ty jadłeś... Nie, czekaj, sorry. Czekaj, Magda. Czekaj, ważna rzecz. Czy ty jadłeś kiedyś... Z nagiej kobiety? Z nagiej kobiety? Nie, ale mam jeszcze głupsze pytanie. No. Skąd pomysł? Na jedzenie z kobiet? No, w sensie, czy to jest sushi, bo to się je rybę. Tak. Surową. No. Czy to jest związane z zapachem? Z genitalią? No. Że genitalie walą rybą? No tak, że wtedy lepiej sushi. No bo czekaj, czy jest bo zapach jest zintensyfikowany. Stary, Japończycy są w chuj dziwni. No są dziwni. Czy to o to w tym chodzi? Nie, myślę, że to jakiś jednak patriarchat i że kobieta jest niżej i jest twoim talerzem. Myślę, że to... Czyli nie ma żadnego tam elementu, że jakieś kobiety mają... Nie, one jakieś... muszą być mega pewnie umyte. Tam nie ma żadnych zapachów obcych. One są po prostu talerzami. Okej. Okay. Ale jesteśmy w przekonaniu... jest jedna taka, co brudna przychodzi. Tak, i wszyscy nad nią stoją. Tu o wiele lepsze jest. Z takim papierem toaletowym po prostu wciś... Nieważne. Nieważne. Za dużo, za mocno. Za dużo, za mocno. Straszne szumy. Wynajem dyskretnej sali VIP w klubu restauracji w centrum Warszawy. Soczysty kotlecik schabowy z dodatkami po polsku. To jest w ofercie kolacja z tancerką. Kolacja z tancerką? Ty, dobra, ale o co chodzi z kolacją z tancerką? No, że, ta, że jesz i ona tańczy. Dla ciebie. A, że ty jesz i ona, nie, że masz... Czy myślałeś, że ty jesz z tancerką? Tak, okej, okay, no i jakby ja totalnie rozumiem. Jedźcie! Kurwa, Magda jest najbardziej podjarana tymi kawalerskimi. Dodatkowa druga tancerka niezbędna do soczystego lesbian show to plus 500 zł, nieskazane dla osób o słabym sercu. Soczyste lesbian show. No tam trzeba używać takiego języka, żeby to nie było wszystko jasne, o co chodzi. Właśnie soczysty lesbian show, wiesz co to znaczy? Soczysty kotlecik. Znaczy, już no. Jedna ma miesiączkę. Miami. Tak, do schabowego dodają ketchupu, no. Kwawa Mary. Tak jest zwana. Okej. Okay. Zapomniane z maila to.
Tak? Chcesz przejść z tamtego tutaj? Tak, myślę, że miałem szybko, no. Dobra, to pokażę ci. Takie, mam jednego zapomnianego z maila. To jest od gościa, który trzeba podziękować Maćkowi. Zrobił gify z nami, których można używać na Instagramie. Tak, jak się wpisze nasze nazwiska na Instagramie, tam jak gifa się wybiera i wpiszesz albo Rejent, albo Szumowski, to możecie użyć nas w wiadomościach. A wcześniej nie można tego było zrobić. No nie, tak jak czasami możesz napisać, wiesz, kot. I masz do wyboru wiele różnych kotów. Tak, no dobra, a możesz mi to po prostu pokazać? Mogę ci to spróbować pokazać, tylko na telefonie moim nie mogę ci pokazać tego, wiesz. Bo nie zrobimy tego na ekranie. Na ekranie nie, bo byśmy musieli... Mi się wydaje, że... Do tej Justyny, która z browaru Jedlinka wysłała nam piwkę. Teraz spróbuję napisać, że... O, fajnie. Podoba mi się, jak to się wszystko tak tutaj zamyka w jednym kole. Co? Wystawca tak? Będzie za 5 minut. Dobrze. Wpiszę najpierw Szumowski. O, i widzisz? Masz takiego gifa. Masz jednego, jak drapiesz się po nosie. No. A myślałem, że będzie więcej. Wyszło nam jakoś tylko dwa. Jedno z gifi, a jedno z tenora. A bo też, poczekaj, sorry, a myślę, jak drapie się po nosie? No, albo drapiesz się po nosie, albo jest takie, że się cieszysz. No dobra, okej. A myślałem, że jest więcej. Może mu usunęli. Mhm. Pisze Rejent. Pokażę ci. Mhm. Czy na Rejent? Na Rejent nie mam. Już się mnie cisnął. O, ale masz mało Szumowski. To ja to muszę znaleźć, gdzie on to. No nie, no pisze, że tutaj jest na gifi. Taki serwis, z którego korzysta Instagram, żeby gify wyświetlać. Może to jest tak, że my nie odpisaliśmy, bo to było zapomniane z maila. Na, się na a na relacjach instagramowych? No tak. A nie, to ja myślałem, że w prywatnej wiadomości. Dobra, to czekaj, to na relacjach to zrobię. Aha. Dobra. I wpiszę... Zróbmy teraz relację z obecnego streama. O dobra, to zrobię jak siedzę obok ciebie. Dobrze. Czekaj, muszę włączyć aparat. Ile relacja trwa? 15 sekund. 15 sekund relacja trwa? Czekaj, pozwolenia. No ale ma kurwa zwolenienie na aparat. O co mu chodzi? Jak ja nienawidzę mało robisz relacji, co? Nienawidzę tego po prostu. Bo tu kurwa nie działa, no patrz, no, ma pozwolenie na aparat. Ale tylko udostępnia, nic nie nagrywasz. No mam relację, używaj aparatu. To, a daj swój telefon. No dawaj, nagramy tym. Czekaj, masz. Masz nagrywaczkę. Dobrze. Tutaj relacja, Schumers. Aha. Nacisnąć długo i przytrzymać. Dobrze. Pas. Widzisz, Schumers, relacja się rozpoczęła. Jeżeli jesteś producentem kulek w Warszawie, to chodź na naszego Patronite'a, bo masz za dużo pieniędzy. Chodzi oczywiście o kulki do jedzenia, tak? Tak. Kurczaka w cieście. Tak. Nie powiedziałeś, jakie konkretnie kulki. Mogą być analne. To on wie. On wie. On wie. Cześć, że przyjdzie. Ja mam dużo hajsu z kulek. Nie, chcę poznać producenta kulek od Chińczyka. Chcę poznać kulki Chińczyka. Chcę wiedzieć, jak się robi kulki z Chińczyka. Nikt się nie zgłosi. Okej. Okay. Dobra, i patrz. I dołączamy. A gdzie się dołącza? Tu się dołącza. Tak, tu. No i GIF. Super. I GIF. I wpiszę Szumi. A jesteś! Dobra, tu jestem. Widzisz? Okay. Raz pieniądze ci wystrzeliwują z palców. No dawaj, wszystkie GIFy naraz wrzućmy. Wszystkie naraz. Wszystkie chcę, żeby były. Dobrze. No. Jedna. Tak to w ogóle jest, jak się jest tym... Reżyserem. Chciałem nie powiedzieć... Nie... Influencer. Czekaj, ty tak mówiłeś, że masz gorszy dzień, tak? W ogóle nie widać. Mnie sobota zmęczyła tak strasznie. Czekaj, przewin na drugi film. Ale ja chcę też twoje chcę zobaczyć. No tak, już wchodzę. No. Patrz. Mam trzy. Jak siedzę z piwkiem, jak mówię, żeby subskrybować i raz walę się w kolano. No dawaj, wszystkie trzy. No wszystkie trzy daję. Ale masz najlepszą relację. O! O! No dobra, no to nie ma pytań dzisiaj. Proszę wejść na Instagram Szumiego, żeby zobaczyć, jak wyglądają gify. Widzisz, tym chciałem ci się pochwalić, bo to trzeba powiedzieć, że to Maciek zrobił nam. Dziękujemy bardzo, Maciek. Tak, i on też jest odpowiedzialny, jak tutaj, co 10 minut się pojawiam ja i mówię, żeby subskrybować nasz kanał. Naprawdę? Jest coś takiego? No, tak? Mamy takiego gifa, że się pojawiam co 10 minut. Albo jak ktoś donata da, to ty się pojawiasz i się cieszysz, że dał nam pieniądze.
Brawo, Maciek. Szkoda, że jeszcze nie widzieliśmy ani jednego, ani drugiego. Nieprawda, są donaty. Chcesz jeszcze ten? O, to masz ważne pytanie. Nie, chcemy pytania, czyli o to i pytania. Zapomniane no. Z maila. Siemka, to znów ja ostatnio oglądam was, ja te nawet odcinki wstecz. I mam jedno pytanie i chciałbym odpowiedź w jakimś odcinku, a mianowicie. Dlaczego Szumi zawsze siedzi rozjebany na kanapie oparty, a pan Seba, że się tak wyrażę, przeważnie bokiem i patrzy na Szumpemsa, a nie odwrotnie? Wiesz, bardzo mi się podoba składnia tak. Całej wiadomości. Mhm. I nie tam poprawia niczego. Przyłożyć wam na talerze? Nie, no nie teraz. No nie możemy teraz jeść tam. Za 15 minut. A włożysz do zamrażalnika te dwa piwka? Tak, a Paulina napisała, że lagery były dla nas, a IPy dla was, bo bardziej lubicie. Dzięki, Paulina. Najgorzej Szumers. Jak coś, Paulina, ja jestem jutro w Krakowie, więc wiesz. A my jesteśmy w Krakowie. My też zapomnieliśmy o tym powiedzieć. My jesteśmy w Krakowie. Razem prowadzimy imprezę Antka Syrka Dąbrowskiego. Tak, ona będzie nagrywa... w Krakowie Studio tak. Się odbywać. Będą chyba dwa wydarzenia jednego dnia, z tego co pamiętam. I będziemy prowadzić to 18 września, w sobotę. To już niedługo. No, to w prawda. W twoim mieście. Za półtora tygodnia. Jeżeli jesteś w Krakowie. Jeżeli Kraków to twoje miasto, to tak. Tak, no. To. Oraz będziemy następnego dnia też prowadzić imprezę Antkowi. W Warszawie. W naszym mieście, w Warszawie. Więc zapraszamy na obie imprezy, bo nie wiem, czy ty widziałeś ten nowy materiał Antka? Widziałem kawałek na firmówce, jak ostatnio byliśmy. Ja wiem, że jest bardzo skuteczny. O nie, to jest najgorszy przymiotnik a propos komików. Bardziej, ja wiem, że ty, żeś opisał ten przymiotnik. Tak, już opisywaliśmy. Tak, skuteczny to jest motyw, że jakby coś ci się nie podoba, ale jest dobra. Tak, że, znaczy, że ludzie się z tego śmieją, ale tobie jako komikowi się to nie podoba. Ja ci powiem, ja teraz jak tego użyłem, tak. To że ja po prostu chciałem zwrócić uwagę na to. Chciałeś powiedzieć, że ci się bardzo nie podoba, nie, że szukasz. Tak, no. Bo ja, chodziło mi sztuczne. Jest bardzo sztuczne. Nie, chodziło mi o to, jest bardzo patetyczny ten materiał. Nie, że ja użyłem tego słowa, mimo tego, że błędnie, ale chodziło mi o to, że ja coraz częściej zauważam, że są komicy, którzy są po prostu śmieszni niezależnie, jakby, że są po prostu śmieszni, że to nie jest ważne. Co gadają? Co ty chcesz powiedzieć? Trochę tak, no. Że jest to obiektywne, że jest to obiektywnie śmieszne. Aha. I tym samym, jakby ja trochę teraz zacząłem mówić na to skuteczne, ale to nie znaczy, że mi się nie podoba. To ja po prostu... Nie, Szumers, my wiemy. Ja myślę, że na zapowiedzi nawet będzie. A teraz przed wami bardzo skuteczny komik, Antoni Syrek Dąbrowski. I żeby też mógł wyjaśnić słowo skuteczny, co to znaczy. Antek, razie... poczekaj tam, mamy jeszcze do wyjaśnienia. Wam się będzie podobało. Ale my będziemy stać na zapleczu. Ten żart? Ale super, bawcie się dobrze, plebsie. Co? Jakie kobiety są, a jacy mężczyźni? Gdzie przypominamy, cały materiał Antka jest o tym. Tak, nie chcemy spoilerować, ale na sam koniec się przewróci na bananie. I nie będzie miał spodni na sobie. Tak, przebierze się za księdza. Ej, kurwa, to naprawdę robi. Ja pierdolę. Czemu to wydałeś? Kurwa, dobra, mamy pytania? Czekaj, jeszcze to ci pokażę, bo tego mogę się widzieć. Jest jakiś taki serwis, no. Że ci pokazują jakiegoś celebrytę no. I imię i nazwisko i musisz odpowiedzieć, czy to jest ta osoba, którą ci pokazują na zdjęciu, czy nie. I jest twoje zdjęcie w tym serwisie. Serwis nazywa się Akinator. Akinator.pl. No, no to musimy wejść na to. Czemu wejść? Nie, bo to się bardzo rzadko pojawia. Aha. Tylko, że się pojawiasz w tym serwisie. Czyli to jest tak, jakby był po prostu na krzyżówce jakiś, tak? Tak. I się pojawia, wiesz, twoje zdjęcie i na przykład podpis Abelard Giza i klikasz albo tak, albo nie. Spoko. A tu jest Piotrek Szumowski i klikasz tak lub nie. Trochę mnie boli, że nasi widzowie wchodzą na takie strony jak Akinator, żeby się sprawdzać wiedzę o celebrytach, ale... I oraz nie mają adblocka, no kurwa, naprawdę. Jeszcze ogarnijcie. Tak, Piotrek jest na stronie Akinator. Serio? Ona zna to. Na Akinator? Co to jest Akinator? Ona to zna. No wiadomo, ja w to grałam. Co to jest taki nasz, weź tam wytłumacz. No to jest taki dżin, który zadaje ci pytania. Ty sobie myślisz o, nie wiem, Angelinie Jolie i on ci zadaje pytania, czy ona jest z Ameryki. A dobrze,
A, czyli możemy... Takie 21 pytań. To jest 21 pytań, ale to możemy zagrać z Zaki na torem i myśleć o mnie? Ale to nie jest tak, że akurat ciebie... No nie, no będzie. To idzie. Nie, do, no, zawsze dojdzie do mnie. Zawsze dojdzie do ciebie. Jak to? Co ty gadasz? No, gramy w Akinatora, dawaj to. No, że ja wejdę w Akinatora tak, no. I to będzie tak? No. Nie, ja tobie nie wierzę. No właśnie, tak to Magda zostało przez nią wytłumaczone. No tak to działa. Tak to powiedziała. Czekaj, będziemy ty myśleć o Piotrku Szumowskim. Tak, no. Dobra, wchodzę. Akinator.pl. Zagraj. No. Zaakceptuj wszystko. Najpierw kurwa kliknąłem, że akceptuję wszystko. Ładuję. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Tak. No ale ty często podróżujesz. Nie, no tak, tak. Dobrze, tak. A. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Ej, czy... No ej, nie, czasami. No nie, no stary, ej, no, czasami. Ta koszulka no. Jest unisex. A mogę dać chyba nie? Nie, dajemy nie. Dajemy nie. No. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? No tak, no. No tworzysz, tak, nie? No. Ty jesteś stanym YouTuberem. No ja bym siebie opisał przede wszystkim jako YouTuber, jako YouTuber. Czy twoja postać ma ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTubie? Nie. A czekaj. No właśnie, bo Stenda Polska... No ale to nie ma miliona, ma 300... A, no to nie, no to nie, no to subskrypcji nie mam. To nie. Bo to jest nie. Subskrypcji. Tak. No. Czy twoja postać popełniła przestępstwo? Ej, twoje wałki? Przestępstwo, nie, bo chodzi o to, no na pewno, tylko nie znam. Że oni nie wiedzą. No tak, oni że... Oni nie wiedzą o twojej no tak, no a że to nie jest, czy ja powinienem jakieś głośne przestępstwo? No nie. No to nie, klikam, że no. Nie. Czy twoja postać ma prawo jazdy? O. Ale myślisz, że wiedzą, że masz? No myślisz, że... No dobra. Czy twoja postać jest graczem? No jesteś. Player! Ale szachowym no. Bardziej. Graczem? Co to znaczy gracz? No nie wiem, to po polsku jestem. Co znaczy, ale gracz to jest, że... No, że grasz w gry, grasz w szachy. No, ale jak masz grasz... odpowiedzi? Tak? Tak, nie, nie wiem, chyba tak, chyba nie. No to ja bym napisał nie wiem. Nie wiem? No co, poczekaj, bo czy jestem graczem? Bo to chodzi o to, że... Czy oni wiedzą, aha, no, czy ty jesteś oficjalnie z zawodu graczem. No dokładnie, czy to jest z zawodu, no bo graczem, no to może być... Magda co, może być graczem. Nie? No to Magda, że... mamy pytanie, czy nie jest wiem. Graczem? Nie wiem, no. Nie wiem. Dobra, to nie wiem. Ale miele. A. Czy twoja postać prowadzi serię Memeszki? Prowadzisz taką serię? Kurwa, nie. Nie mówiłeś mi, że prowadzisz. Nie, 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 jeszcze nie. Czy twoja postać nosi okulary? Tylko przeciwsłoneczne, nie? Jak się budzisz rano. Nie. Nie. Czy twoja postać mieszka w Krakowie lub okolicach? Nie. Dobrze. Czy twoja postać ma dziecko? O kurwa, ale pytanie dostałeś. Trzymaj się. A pisz nie wiem. Chyba nie. Czy twoja postać ma duży brzuch? No jakbyś to opisał? No teraz to już nie. No taki... No ja bym powiedział, no tak raczej nie. Nie. Raczej nie. Nie wiem może. Raczej nie. Raczej nie. Dobrze. No. Ja nie wiem, czy dojdziemy do ciebie. Czy twoja postać jest graczem komputerowym? Nie. Dobrze. Czy twoja postać pojawia się w teledysku? No tak, no pojawiłem się w 2 teledyskach. No myślisz, że wiedzą o tym? No ale chodzi o to, że to jest akumulator. To nie jest akumulator, to jest akinator. Akinator, no to jest raczej tak. Raczej tak? Tak, no, dobra. Raczej tak. Dobra. Czy twoja postać mieszka w Warszawie? Tak. Tak. Czy twoja postać jest znana dzięki TikTokowi? Nie. Czy twoja postać jest gruba? Co no, za chamskie no, pytanie. No, bardzo. I że gruby brzuch? No raczej nie, no. Czy twoja postać jest czyimś pomocnikiem? Moim? Moim trochę. Daleko nie. Moim trochę. Ja bym powiedział moim wręcz jest... szefem. Masz wręcz na odwrót. Jesteś w ogóle niepomocny. No. Dobra. Czy twoja postać jest związana ze sportem? No i... No nie. No nie, no nie jestem. No. Czy jesteś muzykiem? Nie. Nie jesteś. Czy twoja postać jest związana z Unią Europejską? Nie. Czy twoja postać ma zarost? Raczej nie. Chyba. Nie, no nie, nawet nie. Nie. Czy twoja postać zginęła w obozie zagłady? Mocno ten akumulator wchodzi. Chcielibyśmy, ale nie. Nie. A ile on ma pytań na to? Na zwykle ma dużo mniej, więc musi się dużo zastanowić. Czy twoja postać pochodzi z Afryki? Myślę, że jest daleko. Myślę, że ten gość nie wie, o kogo chodzi. A czy on może się poddać? Czy twoja postać ma szpiczaste uszy? Nie jesteś elfem, nie. Nie. Czy Marcin Dubiel, youtuber? Ja pierdolę. Nie. Ten, nie, no. Nie. Kontynuować? Może tak. No. Ciekawe,
Czy twoja postać jest montażystą? Nie jesteś. Czy twoja postać stworzył Capcom? Też nie stworzył cię Capcom. Czy jest znana pod pseudonimem? Gruby Szumers? Raczej nie, no raczej nie, raczej nie. Czy twoja postać pochodzi z gry internetowej? Nie. Czy twoja postać potrafi ułożyć kostkę Rubika? Skąd oni mogą wiedzieć, czy ty potrafisz? Nie. Nie. Czy twoja postać jest starszą panią? Nie. Czy twoja postać ma siostrę? Ty masz siostrę? Nie. Nie masz. Czy twoja postać często używa wulgaryzmu w swoich tekstach? Sorry, Szumers. No raczej tak. Raczej tak. Czy twoja postać lubi wyzywające ubrania? Lubi dziurawe, ale nie wyzywające. Nie, wyzywające wręcz przeciwnie, bym powiedział. Tak. Czy twoja postać pochodzi z Częstochowy lub okolic? Olka Szczęśniak, czy ty jesteś... Nie. Czy twoja postać ma włosy? Ma włosy. Czy postać kiedykolwiek napisała piosenkę? Kurczę, no napisałeś, ale oni nie wiedzą o tym. Mogą wiedzieć. Nie wiem, pisz. Pisz nie. Nie wiem, no. Czy twoja postać montuje filmy? Nie. Czy twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Nie. Ile ty masz lat, Szumer? 28. Serio? Co ty pierdolisz teraz? Przecież... Czy twoja postać lubi boczek? Co tu się w ogóle dzieje? Ten akumulator się zepsuł. Że w ogóle... No, przez 40 pytań, nawet nie jest blisko. Nawet nie jest blisko. O boczek się teraz pyta? Jaka jest w ogóle tutaj kurde... Skąd mam widzieć, czy ty lubisz boczek? Lubisz boczek? Nie. Nie. Nie, nie przypadam za boczkiem, no. Czy twoja postać posiada jakieś tatuaże? Nie. Nie. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? Raczej tak. No raczej tak, no ja bym się opisał na pewno jako mężczyzna, no. Czy twoja postać ma kilka kanałów na YouTubie? A ma. Nie. Masz swój? Masz ten? No Stand Up Polska, no tak, no. Czy twoja postać jest komentatorem w serwisie YouTube? No i pytanie, co my tu robimy, Szumers? Komentujemy rzeczywistość? Ja bym powiedział, no dobra, raczej tak, dawaj. Dobra. Czy twoja postać jest DJ-em? Nie. Nie. Dobra, jeszcze ma 10 pytań. Czy twoja postać zna Blowa? Nie znam. Nie znasz Bloa. Czy twoja postać jest zazwyczaj rozpoznawana po imieniu i nazwisku? Tak. Czy twoja postać umie prawidłowo wymówić słowo Facebook? Tak. Tak. Czy twoja postać miała poważny wypadek? No ale to za dzieciaka, skąd mogą o tym wiedzieć? Jak spadłem z nieba, bo jestem aniołem? Boże. Tak? O to chodzi? Tak, o to chodzi. To są najdziwniejsze zapomniane z maila, jakie miałem. Czy nie miałeś poważnego? Nie. Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? No tak, no. Masz. Piotrek Szumowski! Mamy Piotrek Szumowski! O kurczę, wow! Ja myślę, że kluczowe było, czy lubisz boczek. Tak, no. Boczek, szpiczaste ty, uszy. Ty, na serio, weszło, że Piotrek Szumowski. Dodane przez Leja. Dodane przez Leja? Michał Leja cię tu dodał. To ciekawe. No chyba tak. Dodane przez Leja. Czyli to jest jakiś stary gag Lei, który mu nie wyszedł. Albo właśnie dopiero wyszedł. Albo dopiero wyszedł? Że zmarnowaliśmy 48 pytań, żeby do tego dojść? Myślę o Piotrze Krzymowskim. Dobrze myślisz. Ten Akinator jest dobry. Ja idę zapytać, gdzie inwestować pieniądze teraz. Postać była już w grze 80 razy. 80 razy ktoś ciebie, kto o tobie myślał i wszedł na Akinatora. No ciekawe, czy teraz zgadniesz. No i to jest ciekawe. Uch, to było, no. Co więcej, bo zobacz, czy tam było na przykład pytanie, że ja myślę sobie o innych komikach, nie? Jakie było pytanie, że na przykład Lotek był wykluczony, bo był gruby. Może nie, tak, że był gruby. Tak, Patrzeć był wykluczony, bo jest na przykład brunet. Kilka tych, tak, nie? Włosy. Ale Kacper Uciński wykluczony, bo ma okulary. Lubi boczek. I lubi boczek. Nie no, lubi boczek. No. Ale ja myślę, że... Maciek Brudzewski? Brudzewski? Brudzewski. Maciek Brudzewski. Nie, nie, że komicy się nazywają w Polsce. Olka Szęśniak. Tak, no. Nie, no dobra, fajnie. I Paulina... Fajnie, Potycka. Paulina Potyczka. Poprosimy o 5 pytań. Nie 5 pytań. Magda, wysłałaś pytania? Tak, no. No to jedziemy ze wszystkimi, Szumers. Tak? Wszystkie szybko, czy 5 wolno? Nie, wszystkie szybko, wiesz jak to jest. Zapomniane z maila były bardzo krótko. Wracamy do pytań od widzów i później przechodzimy na postreamy. Dobra, mamy to. Pytanie do Szumiego. Jak podczas podróży wyglądał jego związek z Magdą?
A, bo miałem być, nie było ci kawał czasu, nie? No to jest kluczowy element, że my z Magną się poznaliśmy rok przed moją podróżą, gdzie w zasadzie moją bajerą była podróż. W sensie, że jakby... Może ty opowiadasz, słuchaj, ja zaraz wyjeżdżę, ty tam się nie nastawię. Więc jakby, tak no, więc w zasadzie to był jakby... oczywiste i to nigdy nie były takie elementy, że na przykład ja mówię Magdzie, ja wyjeżdżam i Magda mówi nie wyjeżdżaj albo coś w tym stylu, no bo jakby ja wyjeżdżam i to jest moje pierwsze zdanie, nie? Okej. I tym samym nasz związek no po prostu... Się zaczął od tego, że ty będziesz wyjeżdżał. No tak, no i później rok byliśmy, wiesz, w różnych krajach, gdzie mieliśmy jakby tam nasze jakby pewne jakby założenia, umowy i byliśmy jakby, wiesz, dogadani. Ja akurat byłem z moją przyszłą żoną. Na wakacjach z Olką Szczęśniak. No. Z Kasią. I wiem, że też Magda dojechała, nie? Trzy razy. No. Trzy razy dojeżdżała do ciebie. Tak. Tato ma, nie? Tęskniła. Kurczę, no. Zatęskniona, utęskniona. No. Myślała, że złapała Pana Boga za nogi. No, to był koń trojański. Czy Piotrek w końcu zobaczył to, to jest jakieś pytanie o występ w Sopocie. No. Czy Piotr w końcu zobaczył to Monopoly Ciechanów, o którym mówiła ta dziewczyna na występie w Sopocie? Poza faktycznie, no. Mega występ. Stary, w Sopocie z crowdworku wyszło, że laska robi Monopoly w Polsce, nie? Polsku, ale ma licencję kupioną? No właśnie, o tym była rozmowa. Zapomniała o tym. Tak. No i stary, właśnie od słowa do słowa się zapytałem, jaki jest najciekawszy Monopoly. W sensie, bo chyba jest na pewno z reprezentacją Polski. Aha, no jest, tak, jaka edycja, Warszawa, jaka dokładnie. Ona no, powiedziała, że jest wersja z Ciechanowem, gdzie Kebonafide jest najdroższą ulicą. Bo Doda też jest z Ciechanowa, co mi się przypomniało. Rafał Banaś też jest z Ciechanowa. A jest w Monopolu? Nie, ale to by był zajebisty prezent dla kogoś, co? No. Ty mu robisz jakby spersonalizowanego Monopola. To jest fajny pomysł. Jakby tam, nie wiem... Kto robi Monopol? Hasbro? Czy... Nie wiem, kto robi. Taka typiara z Sopotu. A, ta typiara, tylko ona. Spoko prezent, no. Muszę się jakoś ją, nie wiem jak ją namierzyć, ale fajnie by było jakoś połączyć siły i na przykład zrobić jakąś taką śmieszną wersję Monopola. Nie? Nawet zrobić wersję z komikami. Właśnie, komicy nie? Monopol. Komicy Monopol? Ja bym musiał być najdroższy. Ja bym nie, zrobił... twoja książka by była najdroższa. I na jednej ulicy umieścić Paczesia i Sochę. Na brązowych, tych najtańszych, nie? Takich, żeby jeszcze... Już dać to jest takich... takie my, no? Tak? My? Ale tak szczerze, to nie jest głupi pomysł. Odezwijmy się do niej i zobaczmy, czy możemy coś podziałać. Czy coś ugrać na to. Tak, no. No. Przynajmniej, żeby obrazić Leję. Jakoś tak, właśnie, że... No. Jakoś gdzieś... No. No. Co by Leja mógł? Wodociągi. Tak, albo że właśnie przyszedł Leja i teraz musisz, wiesz, tam, zapłacić podatki na domkach. A w tych kartach, tak, nie, to, że wyciągasz ostatnia tak, szansa i tak, nie? Leja się zjawił. Tak. Przegrywasz całą grę. Tak. Bo przyszedł, albo że właśnie... Kuplujesz się z Michałem Leją, przegrałeś. Albo że właśnie, że nie to, że jest więzienie, tylko dom Lei. Siedzisz trzy kolejki. Tak, siedzisz trzy kolejki. Jest taka bo zaczął zmuła. Opowiadać o swoim dziecku. Pytanie, jak pierwsze reakcje po premierze programu Sebastiana? O, bardzo fajnie. Powiem ci więcej, mam sprzedaż prowadzoną przez swój kanał na Kup Bilecik i na razie mam średnią ocen 5-0. Nice, super. Mam chyba tam z 11 czy 12 komentarzy, no, ale same ale piątki. Same piątki. Kurde, same to się liczy. Na Kup Bileciku, wiesz... Ludzie bardzo, patrzą. Ludzie patrzą. Sortują po ocenach. Absolutnie, a tamte jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe oceny... To nikt nie patrzy, nie? To są co chwila? Tak? To są co chwilę? Ty masz co chwilę jednogwiazdkowe. Człowieku, na Kup Bilecik jedna z bardziej krytycznych platform opiniotwórczych. A ostatnio się dowiedziałem niestety smutnej rzeczy, że jak ktoś pisze komentarz typu nie podobało mi się, że nada 5 gwiazdek, to znaczy, że nie ogarnął, że można gwiazdki dawać i Kup Bilecik domyślnie ustawia 5 gwiazdek. Że to nie jest tak, że ludzie sami piszą, że żena daje 5 gwiazdek, tylko że ja pamiętam, zapomnieli że... obniżyć gwiazdki. Ja pamiętam, że lata temu było coś takiego, że ja mówię naprawdę 5 lat temu, że ponoć Kup Bilecik jakby nie publikował wszystkich komentarzy. What? Tak.
I że jesteś... A, że może miałeś ten... Jeżeli masz komentarz w stylu, ty kurwa jesteś chujowy i tak może dalej... Może wulgaryzmy, że wtedy masz do oceny, wiesz, moderatora i wtedy możesz... Ja bym był bardzo ciekaw nieprzypuszczonych komentarzy przez Kuba Bilecik. Wiesz, to będzie taki kolaż takich po prostu komentarzy, które Kuba Bilecik nie zaakceptował, nie? I po prostu, nie wiem, możemy coś z tym podziałać. Ja napiszę do swojego Kuba Bilecika. Jakie są twoje komentarze? No. No wiesz, mi się dopiero zaczyna ta trasa. Tak. Mam nadzieję, że nie jest tak, pięć że 12 pięciogwiazdkowy, 40 jednogwiazdkowy. Nie, mam spoko reakcję, bardzo fajnie. Na razie miałem dwa występy z tym materiałem, takie pełnoprawne, pod nazwą Voila. I ludzie zadowoleni. Powiem ci więcej. Miałem jeden występ, pierwszy, Bydgoszcz, publiczność super, nie? Taka idealna na pierwszy występ, że tak, no. Mogłem sobie surfować Elczes, okay. Że mogłem sobie surfować na brawach, znaczy sorry, na śmiechach. Zrobiłem przerwę, druga połowa występu, po 20 minutach nagle słyszę muzykę. Taką jakby ktoś włączył romantyczne historie. No. Nie? No. I ciężko mi przebrnąć przez materiał, bo no stop muzykę grałem. Ale publiczność też to słyszy? Tak. Okay, no. To nie jest tylko, że w mojej głowie. Nie, no myślałem, że na przykład z tyłu, że na przykład na zapleczu czy coś takiego. Okazało się, że to knajpa obok miała muzykę na żywo. Okej. Okay. I po prostu tak długo już był ten występ, że oni zaczęli grać i to się złączyło. I mówię takie, hej, słuchajcie, i tak już długo tu jestem na scenie. No co, zadowoleni wracamy na chatę, nie? To też bardzo fajna klamra do występu. Dobra, słuchajcie, już długo tu jesteśmy. Nara. Ja ci powiem, że jeszcze nie mam końca tego występu. No, koniec jest najcięższy? Bardzo często, no. W sensie... Ja mam takie, że... Dobra, słuchajcie, jestem już zmęczony. Co powiecie, że kończymy? Ja dlatego bardzo lubię program Pawła Chałupki, Tylko Żarty. No. Bo tam jest po prostu w samym tytule. To będą tylko żarty, jak się skończą, to wypierdaną. I w tytule już masz jakby klamrę na koniec. Tylko żarty, nara. Aha. No. Ale on mówi żarty? Tak się nazywa program, ja spodziewam się... Fajnie jakby koniec to jest po prostu, że śpiewa coś. Tak. Mówię wam, tu są tylko żarty, ja teraz śpiewam wypierdalać. Nie ma nic więcej. Więc się jaram, jutro jestem w Krakowie, mam nowy Sącz, nowy targ i później z tobą, Szumers, mam Kraków na prowadzenie. Tak jest. Trzeba o tym. Czy Szumi może powiedzieć, co nie wypaliło z typowaniem meczów i jakimś programem w czasie Euro? Tak. Znaczy, pamiętasz coś takiego? Szczerze... Miał być jakiś taki program, że Bookmacher jakiś ten był zaangażowany? Tak, ja ciekaw jestem skąd jest to pytanie, bo nie wiedziałem, że to było publiczne, ale faktycznie... Gadaliśmy o tym na streamie. To nie powinienem takich rzeczy robić. Szczerze, to jest bardzo zły pomysł, że ja mówię o rzeczach, które są niepodpisane. No i to jest klasyczna opcja, że po prostu to było niepodpisane i się rozmyło i się rozwarstwiło, nie było czasu, nie oni było tam czegoś. Siedzieli... Oglądali nasz stream, jak on kurwa może o tych rzeczach gadać? Ja mu nie ufam, nie podpisujemy umowy. No, mógł być to jeden z powodów. Tak mogło być? Mogło tak być. Myślę, że wiele umów mogło nam przylecieć po prostu przez palce. Tak, część na przykład, wiesz, połowa już od dawna chce nas przysponsorować. Tak dała teczkę pieniędzy i ma takie, kiedy oni się kurwa ogarną. Hej, czy 18 września w Krakowie na nagraniu materiału Antka też będziecie występować? No, Sebastian mi zadał pytanie przed rozpoczęciem streama, co my tam właściwie mamy robić. No co ja odpowiedziałem, że będziemy prowadzili. Więc... Będziemy prowadzić. No. Raczej nie będziemy występować, raczej wyjdziemy, tak jak tutaj w formule, bez kanapy. Że będziemy stać. No i właśnie... Coś pogadamy. Tak, no występowaliśmy też razem we dwójkę na scenie. Myślę, że to jest... Raz chyba. Nie no, w Berlinie, w Sztokholmie. A, zapomniałem o tych w ogóle. No. Rzeczywiście. No, więc jakby nie... Myślę, że będzie na lajcie. Ale to raczej wiesz. To jest wieczór Antka, też warto podkreślić. To jest wieczór Antka, tam nie będzie naszych materiałów, my go zapowiadamy i mamy dobrze to zrobić. Tak, dokładnie. Przecież żeby tam nie pomylić się w nazwisku. No, on ma dwa nazwiska. Kurwa, ile on ma nazwisk? No. Witam, jak Rejentowi idzie jego nowy program? No przecież to było już pytanie, Magda, jak Magda, ty segregujesz pytania? No kurwa, dobrze mi idzie, fajnie mi idzie. O. Brawo Magda. Mogłoby więcej osób kupować bilety. Ale dobrze mi idzie, super, no, fajny program. Żebyś dwa razy mógł to powiedzieć. Pytanie do chłopaków. Co myślicie o występie Dave Chappelle Unforgiven oraz całej sytuacji z tym związanej? Widziałeś tego 18-minutowego speciala? Znaczy nawet nie wiem, czy można to nazwać specialem. Mówimy o tym, co wyszło 2 lata temu, jak ten typu klęknął na kolanie? Nie, chodzi o to, jak pojawił się na Netflixie z powrotem Dave Chappelle Show. Sorry, Chappelle Show. I na innych platformach streamingowych pojawił się Chappelle Show i Chappelle wyszedł na scenę, opowiada dwie historie i na koniec kończy o tym, żeby nie oglądać Chappelle Show, bo on nie dostaje za to żadnego hajsu.
Ciekawe. No, nie, coś o tym słyszałem, ale to jest stand-up Unforgiven, tak? To jest Unforgiven, ale to są tylko historie. To jest na poważnie. To nie jest śmieszne. Okej. Okay. On gada przez 18 minut. Stary, ja jak to oglądam, to takie, no sorry, Chappelle, zjebałeś i to się po prostu zdarza na pewno często. No. Skrócie, on był dzieciakiem, podpisał umowę na to, że zrobi Chappelle Show, zrobił Chappelle Show, odniósł wielki sukces ten program, a on podpisał, wiesz, umowę na, załóżmy, 2000 zł, że dostanie za odcinek. Oni tam zarobili grube hajsy i teraz Chappelle jest wkurwiony, dlaczego on nie dostał podwyżki, czemu nie dostał więcej hajsu. I że podpisał kontrakt typu, że oddajesz duszę szatanowi, tak, nie? No. Że możecie, ja to nagrywam, dostaję moje 2000 zł i wy możecie z tym robić co chcecie. No i wiesz, nadchodzi internet, nadchodzą platformy streamingowe i nagle każda platforma za grosze odkupuje od Comedy Central prawa i puszcza to wszędzie, gdzie się tylko da, a Chappelle nie dostaje nic. I on ma takie, jeżeli mnie kochacie, kochacie moją pracę, to nie oglądajcie tego, dopóki mi nie zapłacą. Ja nie lubię takiej narracji. W sensie ta narracja na zasadzie, jeżeli mnie kochacie, tego nie oglądajcie, po prostu powiedz, nie oglądajcie tego. Nie lubię tego jakby dodawania takiego jakby warunkowego. Ale on mówi, że oglądajcie to dopiero jak dostanę hajs za to. Niech mówi, żeby ludzie mieli to w pizdzie. I jeżeli taka jest narracja, to mówię, słuchajcie, szczerze wam powiem, nie zapłacili mi za to. Ja mam to w piździe. Ale może... nie ma właśnie tego w piździe. On cały czas nie wybaczył im. I ma takie, ja wiem, teraz, bo to chyba o Viacomie chodzi. Teraz Viacom, pewnie jakieś inne w ogóle głowy tam siedzą. Ale to weźcie, nawet jak jesteście i dopiero o tym słyszycie, idźcie do archiwów, sprawdźcie sobie, ile mi zapłacili i ile ten show zarobił. I wtedy może pójdziecie po rozum do głowy. Wiesz, i rzuca mikrofon i wychodzi. Mhm. Jest to strasznie taki roszczeniowy. Trochę coś takiego z tego bije, ale chętnie wejdę sam w ten tunel i odkryję niuanse. Dobra, no to zapraszam na ten. Pytanie do Szumerca. Jak ci się podobał występ w Krakowie? Bardzo dobrze. Nie byłem w Krakowie. A, bo to już się zlały tobie wszystkie występy w jeden, tak? A, w Krakowie. Już wiem. W Krakowie, Gdzie grałeś? Już wiem. To było 4 dni temu, ale ja już wiem. Ja już sobie stary, grałem w miejscu. Tak. Występ był bardzo dobry. Ale nie był. Znaczy był. Nie był, ale... był, no. Powiedzmy, że był. Aha, powiedzmy, że był. Pytałem o ten... Tam coś podchwytliwego jest, tak? Były bardzo niewygodne krzesła. Dla ludzi? Tak. Było bardzo niewygodne... Co, nie mówisz tych rzeczy? Okay. Twoja menadżerka cię, kurwa, zamknij ryj. Było bardzo dobrze. Nie, poczekajcie, ja to jestem w stanie na to odpowiedzieć. No. Było bardzo dobrze. Andrzejowi dobrze poszło. Nie, bo ja też nie chcę, jakby mówiąc to, co teraz, jakbym kamuflował coś. Jedyne, co mogę kamuflować, to jest, że po prostu ta energia gdzieś na tej sali nie do końca... A co, bomba była? Nie, daleko od bomby. W sensie, coś tam. Hunter mówi, że klub kwadrat. Klub Kwadrat. Dzięki Stand-up Hunter. Dzięki Magda też, że możemy jakby bezpośrednio mówić publicznie o klubach, w których mam za... Nie wiem, spoko było, git. Następne pytanie. Coś widzę, że nie tak. I Magda jeszcze cię uciszyła. To coś no bo nie wiem, bo nie chcesz jakby... No nie wiem, no... A co, publiczność ci coś zjebała? Nie. Było wszystko dobrze. Bez hitu. Właśnie o to chodzi, że to nie jest nic mega złego. Aha. Tylko po prostu... Nie wiem, no, wydaje mi się, że wysoki sufit... Trochę niewygodne krzesła. To jest lokacja. Tak, ale nie na zasadzie, że było źle. Nie mówię jakby ten, tylko było ciężko. To słuchaj na to, słuchaj tego. Grałem w niedzielę, Hotel Gromada. No. Warszawa. Grałeś czy będziesz? Nie, już grałem. Ja już to też zrobiłem, no. Gram tam. No. Przychodzę, kolumna. No. Przychodzę, nie wiem ile jest sprzedanych biletów. Nie? No. Ja wiem, że tam gram za gwarant, więc nawet mnie nie obchodzi ile sprzedali. Tak. Przychodzę, patrzę, krzesła ustawione na pół sali. No. Nie? No takie, okej. Zaczyna Julek Sipika i pierwszy raz widzę publiczność, bo przyszedłem sobie od tyłu, patrzę, 40 osób na sali. No, a krzesła, to jest sala na 200, nie? W sali by można było z 500 pomieścić. Tak, no. Krzeseł jest ustawiony na 150 osób, tak. Ludzi jest 40 i wszyscy usiedli po całej sali. Super. Ja tak jak, no to kurwa wymyślił. Tak. No, ja tam grałem kiedyś. No wiem, słyszałem. To jest tam z rok temu grałeś. Tak, to jest miejsce, ja nawet nie pamiętam jaki sam miałem występ, ale jak wszedłem na tę salę, to miałem takie jakby... To nie powinien być stand-up. To jest takie dziwne, wiesz, masz cztery kolumny, jest to bankietowe, jest to takie... Sala konferencyjna, Tak.
No. Ja zrobiłem, i czekaj, bo na początku jeszcze ci nie powiedziałem. Pierwszy rząd to były takie ogromne marmurowe stoliki okrągłe i przy nich cztery krzesła. No. Nikt tam nie siedział, więc Sipika jak był na scenie, to najpierw miał taką barykadę zrobioną ze stołów i krzeseł i dopiero pierwsza publiczność. No i jak poszło? Przerwa jemu? Bo mówisz, schodził, myślałem, że będzie gorzej, śmiali się, jest spoko. Zszedł, mówię, zmieniamy ustawienie sali, wyjebałem wszystkie te stoliki, wyjebałem wszystkie te rzędy, które były w przerwie. Sam to znosiłem razem z Sipiką i jednym organizatorem. Wyjebaliśmy to wszystko i można było robić normalny występ, nie? Okej. Okay. Spoko. No to też szanuję, że miałeś takie podejście. Ja już stary zaczynam się spóźniać na własne próby. Aż tak? No a już mam takie 15 minut przed. Ustawcie jak najlepiej możecie, na Andrzeju poprawimy. W trakcie jego występu. Tam tak, po... jest ten, wiesz. Nie, no bo jak oni mówią, że ja mam, wiesz, występ zaczyna się o 20. Tak. I to próbę trzeba zrobić o 18, bo od 19 puszczają ludzi i tak dalej. On takie, kurwa, ja moje próby wchodzą tak, że ja robię raz, dwa, działa. Moja próba trwa 2 sekundy. No wiem, ale bo nie ogarniasz jednej rzeczy, bo musisz ustawić jeszcze sobie światło. No ale światło musisz też nie ustawiałem też. 3 sekundy. Nieprawda. Zanim świetlik jakiś się pojawi, zanim on sobie przypomni, jak to w ogóle... No tak, ale ja w tym nie pomagam. No, moje ustawienie jest... Nie może ale być ty masz być tym wkurwiającym typem, który właśnie on ma wiedzieć, a muszę to zrobić, bo tu ziomek czeka. No właśnie, no i dlatego jest Andrzej też, więc dobrze jest. A i to Andrzej chodzi na próbę? Cwane, cwane. Czy Szumi będzie zawiedziony, jeżeli Chelsea z Lukaku w składzie nie zdobędzie mistrzostwa Anglii? Ja nie jestem aż tak wielkim fanem Lukaku, w sensie to jest duży transfer w Chelsea za 100 milionów, napastnik, który ma wygrać ligę i wszyscy się nim mega podniecają. Ja nie mówię, że nie, ale jest daleko do tak. W sensie, że jakby jeszcze ma cały sezon przed sobą, zobaczymy. Przypomnę tylko jego ostatnie dni w Manchesterze. Jego w ogóle, wiesz, 2 lata w Manchesterze, to nie był, kurde, napastnik, który miałby wygrywać ligę. Więc czy będę zawiedziony, jak z nim wygrają? No to jest raczej... No nie jest zawodnik, gdzie będę zawiedziony. No raczej się zdziwię. Jest do ciebie też pytanie o drugi sezon serialu Dave. Że tam zachwalałeś pierwszy i ten koleś też uważa, że jest świetny, a według niego drugi już jest słabiutki. A ty mówisz, że jeden z odcinków pierwszego sezonu uznał za fenomenalny. Ja uznałem ostatni odcinek pierwszego sezonu za jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek powstały, komediowych ever kiedykolwiek. To aż tak? Absolutnie, 100%. Muszę to obejrzeć w takim razie. Jest bardzo oryginalny i jest absolutnie niesamowity. Do tego stopnia, że ja to oglądałem i miałem takie, to nie może być tak dobre. W sensie i 20 minut ostatniego odcinka jest niesamowite. Nie obejrzałem drugiego sezonu, więc nie jestem w stanie skomentować. No to wiesz, że jest drugi? Teraz wiem. Czy nie widziałem? Nie, nie widziałem. A ja teraz zacząłem oglądać Larry Sanders Show. No. Stary, jak ja kurwa bekuję z tego. Tak? Oglądam sobie jeden odcinek dziennie i mam tak, to jest dobre. Spoko. No to, a masz to... Przy sobie? No. Nie, przy sobie nie mam. Okay. No, ale jak coś, to ten, to daj znać. Czy voilà działa już na 90%, czy jeszcze między 60 a 80% i dopracowuje? Czy często coś nie wchodzi? Słuchaj, dopracowuję, wiadomo. Ale nie ma tak, że jest jakiś cringe i że coś mega nie wchodzi. Tylko mam, chciałbym jednak zjechać z czasówką. Bo teraz tak, robię, wiesz, 2 razy tam, załóżmy... To jest ciekawe, że robisz przerwę, nie? No, robię przerwę. Ale na razie zobaczyłem... A masz support, co? Mam support. Mam 25-minutowy support. A jest support, przerwa, ty... Rafał Sumowski, przerwa, ja... Czyli 2 przerwy są? Tak. Okej. Okay. Na razie, ale to też będzie modyfikowane, nie? Mogą być 3. Tak bekuję czasami, tak, ale nie. Powiem ci, trzecia przerwa jest na tym ostatnim twoim bicie. A to raz z Rafałem mieliśmy tak, że wiesz, robię przerwę i mam takie, kurczę, mogłem im powiedzieć, że to jednak już koniec. Raz tak miałeś? A ty nie jesteś, że robiłeś to 2 razy? Tak. Nie, no, miałem jeszcze dwa takie ogromne testy, nie? Ale i on mówi, ty, to może wyjść? I co jakbyś zrobił jeden żart i powiedział, że to już koniec? No. I tak zrobiłeś? Nie. Zrobiłeś całe 45? No. No co ty, jakim chujem trzeba być, żeby wyjść z... Myślę, że totalnie wszyscy by się tego po tobie spodziewali. Masz rację. No. Robię tak od jutra. Kraków, szykuj się. Tak. Na 3 przerwy. Skąd nazwa programu Seby? No bo voilà, wreszcie się udało, tak? Tyle czasu czekać. Już macie, podaję wam. Czy chłopaki oglądali, albo zamierzam, ja zamierzam, obejrzeć musical Annette? Słyszałeś o tym?
Główny bohater grany przez Adama Drivera jest komikiem. Myślę, że fajnie ze stand-upem pojawia się w nowych miejscach. Ja bardzo lubię Adama Drivera, uważam, że jest świetnym aktorem, więc chętnie to obejrzę. I tam gra jeszcze ta francuska. Tak, Cotillard? Tak? No, no. Spoko, nic o tym nie wiem wcześniej, ale lubię jakby tło stand-upowe w filmach, więc ma dwa... Ja już mam to do obejrzenia. Dobra. Czy Piotrek może zrobić w następnym programie bit o dziewczynce z szachami? A, bo miałeś kiedyś o dziewczynce z zapałkami. Kurde. To jest, ten materiał sam się pisze. I ostatnie pytanie do chłopaków. Co byście zrobili, gdybyście pewnego dnia obudzili się zamienieni ciałami, czyli Szumer w ciele Rejenta, a Rejent w ciele Szumiego? Ja bym się wreszcie umył. Ja? Ty byś wyruchał moją żonę, nie oszukujmy się. No właśnie, nie wiedziałem, czy pójść w tą stronę, czy się w końcu pogodził z twoją teściową. Wyjaśnił sobie wszystko. Słuchaj, zanim skończymy, tak? Są dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze... Jakie dwie? O której będziemy gotowi na post-streamium. 21.15. Teraz jak ktoś kupuje Patronite'a, to Magda będzie dodawać do patronów i będziecie mogli na grupce nas oglądać, więc to pewnie zajmie trochę czasu. Link macie tutaj. A druga rzecz, że będzie jedzonko, tak? No nie. Co? No tu, to chcę zobaczyć, ile mamy pieniędzy na obrazie. A, to chcę zobaczyć, sorry. No to już ten. To już zmieniam na nas. Dobra. Dawaj F5. F5. Łeee! 199 zł, 7 oper. 199? No to jest słabo. Słabo, nigdy nie było tak źle. No tak kończyłem. Że wcale nie kończyliście.